Jestem Fortuna. Jestem zawsze tam. Gdzie jest jakiś powód do kibicowania. Zawsze z tymi, dla których warto wyświęcę. Z tymi, dla których jest zawsze dobry moment. We have felt the ground shake and the air shattered, generating power equivalent to 10,000 automobiles with their accelerator on the floor. Zawsze tam, gdzie coś się dzieje. I tu, gdzie może wydarzyć się wszystko. Fortuna. They never believe me, yeah. I would never drop the ball, I know I make it look easy, yeah. Mayweather with the defense, I don't care what a critic gotta say, I got him picking up the pieces. Doubt me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back, you ain't fitting for it cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up, I'm really about to run this, go up, you know it's all net when it go up. Witamy Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz Pan Pawłowski oraz piękny i boski Mateusz Kaniowski. Niesamowicie cieszymy się, że jesteście z nami. Mateuszu, czego spodziewasz się po dzisiejszym Roast Special? Witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim świątecznej atmosfery. Gara Santa Claus musi zobowiązywać. Dzisiaj mamy dla Was prezent w postaci tego, że to jest Roast Special i poznacie całą kartę tutaj na żywo. Zawodnicy będą wychodzić i dyskutować ze sobą na naszym programie, a dzięki temu Wy zobaczycie 8 ekscytujących walk, które już 29 grudnia zostaną przez nas zrealizowane. Będzie świątecznie, ale będzie też mocno. No właśnie, właśnie, właśnie. Potężna gala Santa Claus już 29 grudnia. Pamiętajcie, to już za nieco ponad 2 tygodnie. Claud MMA 3 po raz pierwszy w piątek, nie w sobotę. 29 grudnia zobaczycie 8 pojedynków, wielu debiutantów, rozwiąże się wiele konfliktów. Bilety VIP są dostępne na goingup.pl. Sprzedaż pay-per-view z nowym dostawcą Stream Online rusza już niedługo. Sponsorami Claud MMA są oficjalny bookmacher Fortuna. Zakłady na Claud MMA dostępne są wyłącznie u naszego sponsora Fortuna. Galę możecie obstawiać na stronie efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z pakietu na start od Fortuny. Za pełną rejestrację otrzymacie 20 zł na typowanie wyników gali. Podczas rejestracji wystarczy podać kod CLOUD. Poza tym oczywiście sponsorami są jeszcze HotPay, system płatności internetowych, Overlord, producent najlepszych akcesoriów sportowych i sprzętu treningowego. Z kodem CLOUD MMA otrzymacie 10% zniżki na asortyment. Extreme Hobby, producent zaawansowanej technicznie odzieży sportowej. Muscle Graphy Nutrition, najwyższej jakości suplementy. Użyj kodu CLOUD MMA, by uzyskać 20% zniżki na cały asortyment. Patronem medialnym organizacji jest Super Express. No i panie i panowie, to jest bardzo szczególny odcinek, to jest bardzo szczególny roast, dlatego rozpoczniemy go również szczególnie. Rozpoczniemy go od osobliwego expose. Panie i panowie, przywitajcie wraz z nami. Przed wami Marcin Cesarz Najman! Witam was serdecznie.
Moi drodzy, czasy mamy takie, że co dzień nowy premier. Natomiast koronowana głowa w Polsce jest tylko jedna, jest to cesarz polskich freakfightów, dlatego postanowiłem, że również dzisiaj wygłoszę swoje exposé. Będzie one bardzo treściwie i przedstawię również swój gabinet cieni, który będzie zajmował się kolejnymi obszarami naszej gospodarki i w ogóle naszego całego społeczeństwa. No także zaczynajmy, moi drodzy. Usiądźmy. Dobrze, usiądźcie. Moi drodzy, jako cesarz oczywiście nie będę przyjmował miana premiera, no bo jednak koronowana głowa to zupełnie inny status. Natomiast w tym miejscu chciałem powołać na marszałka Arkadiusza Pawłowskiego, w związku z tym, że jest to jedyny człowiek, który potrafi zapanować nad obradami tego całego uniwersum. Także witamy nowego marszałka, wielkie brawa. Dziękuję serdecznie, nie spodziewałem się, nigdy nic nie wygrałem. Mateusz, ty pozostań w swojej roli prowadzącego, bo tutaj obszary, z którymi możesz nie mieć aż tyle do czynienia. Dlatego postanowiłem, że Ministerstwo Rozwoju Technologii oraz Cyfryzacji, Monika Laskowska, ona będzie pełniła tą rolę, wielkie brawa, z uwagi na co? Z uwagi na to, że wzniosła OnlyFans na zupełnie inne obszary, słuchajcie, to jest coś niebywałego. Dzisiaj miejsce czwarte, czy w Polsce, czy na świecie. OnlyFans dzisiaj rozbija po prostu całą technologię cyfrową Moniki OnlyFans. Dziękuję. I jak widzę, dzisiaj również bez bielizny. Zgadłeś. Jakub Wawrzyniak, minister sportu i turystyki oraz zajmie się komisją antydopingową. Wiadomo, Jakub. Cześć. Liczymy na ciebie. Wszystkim cześć. Witamy. Cześć. Przede wszystkim chodzi mi o ten doping. Tym się zajmie. Ale nie doping kibiców, tylko tak jest, oczywiście, że tak jest. Moi drodzy, ministrem infrastruktury zostaje, no właśnie, gdybym to powiedział, byłoby to chyba zbyt oczywiste. Przecież wy wszyscy doskonale wiecie, przecież nie będę ubliżał waszej inteligencji, że w naszym tutaj cloudowym uniwersum jest tylko jedna osoba, która pasuje na ministra infrastruktury. Także Tomek będzie dzisiaj nieobecny, ale w jego zastępstwo powołujemy Sławka Peszkę, ale on się zajmie ministerstwem gospodarki wodnej oraz cieczami wszelkiego rodzaju. To jest to, czym się będziesz, mój drogi kolego, zajmował. Z bąbelkami. Tylko płynne, ciecze płynne. Z bąbelkami czy bez? Dzień dobry. Cześć. Hej, hej. Moi drodzy, jak widzicie, nie ma tutaj jeszcze rywalki Moniki Laskowskiej. A będzie to coś, co myślę rozbije cały polski internet. To exposé pokaże, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ministerstwem Równości i Tolerancji w naszym cloudowskim uniwersum zajmie się Marianna Schreiber, rywalka Moniki Laskowskiej. Zapraszamy serdecznie, Marianna. Wielkie brawa. Prosimy bardzo. Dziękuję, panie premierze. Bardzo mi miło. Cesarzu, tak dla ścisłości. Marianna ma na pewno, no nie chcę powiedzieć doświadczenie, ale na pewno duże obycie z ministerialnym trybem życia chociażby. Moi drodzy, idziemy dalej. Nie ma tutaj dzisiaj na tym panelu wszystkich, ale chcę wam powiedzieć, że bardzo ważną dziedzinę, czyli Ministerstwo Zdrowia, obejmie pani Gosia. Okazało się, że jest zdrowsza od 3/4 tych wszystkich tutaj zawodników. Miała badania, które wyszły znakomicie. I to właśnie pani Gosia chyba nam musi pokazać, jak dbać o zdrowie. To na kolejnych panelach. Moi drodzy, mamy jeszcze, tutaj miałem pewien kłopot, ponieważ mamy jeszcze dwa obszary, które mógłby zagospodarować jeden człowiek. No bo z jednej strony mamy Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Odpadami. No a wiecie, że w tej organizacji mamy tylko jednego takiego śmiecia, ale z drugiej strony mamy też Ministerstwo Rolnictwa i Przetwórstwa Mięsnego.
I ten człowiek również pełni tu rolę największej parówy. No więc zapraszam, Adrian Cios. No, ja nie przyjdę. Ja poproszę, żeby mnie pan Pawłowski ogłosił. No kurwa, gdzie Marcin będzie mnie zapraszał? Ja tu poczekam. Panie i panowie, w takim razie, żeby show szło dalej, ja pozwolę minister sobie Cios. Adrian Cios! Cześć. Witaj, Adrianie. Cześć. Witam was wszystkich. Moi drodzy, cześć, hej, hej. Jeśli chodzi o dzisiejsze exposé, to tyle. Będziemy się z wami na bieżąco kontaktować przez również te cyfryzacje, którymi zajmie się Monika. Gala już 29 grudnia. To będzie wielkie zakończenie roku 2023. Cyferki będą się zgadzać. Tak, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo Marcinowi Najmanowi. Tak. I teraz, gwoli ścisłości, musimy państwu przedstawić, kto z kim w ogóle walczy. Tak więc oczywiście Marcin Najman kontra Adrian Cios i wielki rewanż za to, co się stało podczas gali poprzedniej, gali Cloud 2 w Płocku. Marianna Schreiber kontra Monika Laskowska. Starcie pani również uświetni nam 29 grudnia cały wieczór, a także nie Sławomir Peszko, a Tomasz Hajto. Jeszcze nie, spokojnie. Tylko Sławek Peszko tutaj wchodzi w zastęp, ponieważ Tomek Hajto nie mógł się dzisiaj pojawić w naszym studio, a jego rywalem w main evencie Jakub Wawrzyniak. Witam państwa serdecznie. Cześć, tak, cześć. Podkreślamy jeszcze gwoli ścisłości, że zastępcą dzisiaj, a nie na gali, bo na gali oczywiście Tomek będzie, bo to też o ile dojedzie. Mogło umknąć. Tak, tak. Nie, dojedzie jako minister infrastruktury. Na dojedzie. Pewno. Na pewno. Panie i panowie, to jest pierwszy panel naszego dzisiejszego specjalnego roastu. Oczywiście na drugim panelu poznacie wszystkie pozostałe pary. Będziemy mieli 8 walk, tak więc oglądajcie do samego końca, ponieważ do tej pory znaliście tylko 2 pojedynki, teraz mamy już ich zdecydowanie więcej. Miło mi państwa gości, mamy tutaj debiutantów, ale na dzień dobry chciałbym zapytać tego, który jeszcze nie miał szans się wypowiedzieć u nas po tym, jak został z klatki po walce z Marcinem Najmanem wyniesiony. Adrianie, co się wtedy wydarzyło, że zostałeś wyniesiony na noszach i czemu zgodziłeś się tak szybko na rewanż, skoro już wiesz, czym to grozi? To znaczy, wiesz co, dostając wtedy nielegalne uderzenia w tył głowy, nie jestem w stanie ci do końca wytłumaczyć tego, co działo się w klatce, bym cię skłamał. Był moment, w którym wszedł lekarz, poświecił mi latarką w oczy, lekarz podjął decyzję, że do walki dalej nie może dojść. Ja tak naprawdę gdzieś traciłem tą świadomość. To nie chodzi o to, czy te ciosy ważyły, czy nie ważyły. To tak jak ja bym teraz powiedział ci, Maty, stań, przypierdolę ci młotkiem w tył głowy. No nie zgodziłbyś się na to, bo wiesz, że to może grozić czymś więcej. No jeżeli umawiamy się na walkę w MMA... To jest ten młot. Tak, srot. Jeżeli umawiamy się na walkę w MMA... Tato, śmierć tej w klatce... Marek, jeżeli umawiamy się na walkę w klatce, to walczymy na zasadach takich, jakie się umówiliśmy. Jeżeli byśmy się bili na podwórku, okej, możemy się kopać po jajach, nie wiem, dubać w oczach, bez znaczenia. Ale no jeżeli są jakieś zasady, dlatego też jakby mój rywal odniósł porażkę w tej walce. Marcinie, gratuluję. Pierwszy raz historii, te ciosy były tak potężne, tak szybkie, że twój rywal nic nie zdążył zrobić, jak młot porównuje. No, jesteś jeszcze młodym człowiekiem, więc nie pamiętasz moich walk bokserskich. Pamiętam, ze Stanów Zjednoczonych. Ten młot... Ale takiego wrażenia, jak znaczy, tutaj... na nosach faktycznie bombach do szpitala pojechał pierwszy raz. Ja tutaj, godząc się na ten rewanż, zaapelowałem do organizatorów. Słuchajcie, przede wszystkim karetka na włączonym silniku i sygnały już muszą być chodzące, bo to będzie strata każdej sekundy. Ale najlepiej, jeżeli zatrudnicie LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ponieważ tego zjeba prosto z klatki wieziemy ponownie do szpitala. Ja rozumiem, Marcin, że już całą otoczkę sobie przygotowujesz tego, jak będziesz wyglądał po walce. Ja ci tylko zapowiem tyle. Dla mnie ta walka to jest coś więcej niż po prostu walka. Ja już jedno zwycięstwo z tobą mam zanotowane. Teraz mogę cię faulować, jeżeli chcesz, żebyśmy bawili się w taką grę. Od razu właśnie, jeszcze jedna rzecz. Apeluję wszystkim, że jeżeli, może nie dzisiaj, dzisiaj jest jakby pierwszy program, jakby pierwsze spojrzenie sobie wszystkim prosto w twarz, ale apeluję... Ty nie masz twarzy, kurwa. Ty masz pizdę między nogami, kurwa. Znaczy, ty gadasz, kurwa, a ty nie masz twarzy. Wolę mieć taką twarz niż pizdę między nogami. Dobrze, wróćmy. Teraz tak, od razu apeluję, ponieważ zostało mi zarzucone, że uderzyłem Marcina wtedy z partyzanta z liścia, to ja zapowiadam teraz. Będę gryzł, kopał, faulował... Od razu mówię wszystko, co najgorsze, żeby potem nikt mi nie zarzucił, że komuś coś się stało, bądź była sytuacja, która była niespodziewana. Tak więc zapowiadam z góry, że dla mnie nie ma zasad w tej walce. A dlaczego okłamałeś wszystkich, że miałeś wstrząsienie mózgu? Nie okłamałem, miałem lekki wstrząs mózgu. Przecież tak, kurwa niemożliwe, ty imbecylu, ty masz pusty łeb, ty nie masz mózgu, kurwa. Marcin, kto ma pusty łeb, to mój liść pokazał. No.
Tak zadudniło, że aż kurwa na zapleczu słuchawki ściągnęli. No tak, że cię na noszach wywieźli, kurwa. No. Ale rozmawiamy teraz o pustym łbie. No, ale o czym? No Marcin, o twoim Marcin, pustym łbie. Ja rozumiem, że ja rozumiem, że nie możesz... o twoim pustym łbie. No, ja rozumiem, ludzi, że nie możesz przeżyć tego liścia. I a dobrze, ten list... dobrze, następny. A dlaczego kłamałeś, że ci mrowiły nogi? Ale nie kłamałem. To nie, kurwa umyj, brudasie. Flejo jedna, co cię przestaną, Marcin, kurwa, gryź, no. Spójrz na siebie, później porozmawiamy. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Jak ktoś wyglądający w ten sposób i będąc ikoną, memem, kurwa, będzie mi mówił, jak ja wyglądam? To jest dla mnie nieważne. Ja ci ważne... doradziłem, ja umyj się, brudasie, tak. Kurwa, umyj się. Umyj się, przestaną cię nogi robić, kurwa. Ja zostałem zapytany ostatnio w wywiadzie tak. Najgorsza, jeżeli miałbym określić Marcina Najmana najgorszym, co się da, powiedziałem Marcin Najman, bo to już wystarczy. Nie da się już gorzej kogoś określić. A ja tylko napomnę, że kursy na was są wyrównane po 1,80. Panowie, przemyślcie, dlaczego te kursy tak teraz wyglądają. Chyba jakiś cyknięty, kurwa, ja mogę, przepraszam. Dobrze, dobrze mówisz, chyba cyknięty te kursy uznają. To ja na siebie muszę postawić w takim razie zdychę. My w tym momencie mamy tutaj panią Mariannę Schreiber i poproszę o materiał filmowy, żebyście mogli zrozumieć również cały kontekst, bo będziemy o to dopytywać. Zastanawiałam się, czy przyjechać do tego miasta, tym bardziej, że prezydent Płocka potraktował mnie bardzo negatywnie. Po tym, gdy wysłałam pismo z prośbą o zerwanie umowy z właśnie halą, tak się nie stało. Zostało to zbagatelizowane. Dzisiaj zacznie się tutaj walka 50-letniej schorowanej kobiety po problemach alkoholowych, po libacjach. I to jest przez federację uznawane jako przykład dla dzieci, które tutaj stoją w tej kolejce. Pewnie jest bardzo dużo osób niepełnoletnich, ale oczywiście... Powiem szczerze, że ostatnie, czego się spodziewałem, to to, że po takich słowach i nagłośnieniu tak akcji w internecie zobaczymy cię w naszych szykach. Witamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dołączenie do tej patologii, tak? Sławek, gratulacje. Sławek, znaczy, nie mogę podać ręki, ponieważ nie można wszystkich wrzucać do worka tak zwanej patologii. Zaraz musimy sobie też wyjaśnić, co to znaczy patologia, bo każdy pewnie uważa, że to znaczy co innego. Ale chciałabym też zaznaczyć, że tutaj odnosząc się do twoich słów zapowiadawczych, że to ja jestem zdziwiona, że to zaproszenie od was dostałam, bo szczerze mówiąc nie wiem, który pracodawca chciałby mieć pracownika, który na początku jest negatywnie do niego nastawiony. Myślę, że masz akurat odpowiedź. I na pewno ten film wymaga wyjaśnienia małego z mojej strony, jeżeli jest bo ja tam zostałem oznaczany. Na to, że... Sławek poczuł się urażony. Jestem oznaczany, hejtowany. Znaczy, przede wszystkim ja bardzo szanuję wszystkich piłkarzy. Sama gram w piłkę. To 15 lat. Fascynuję się sportem i tak dalej. Natomiast... No tak, nie wycofuję się z tego, więc nie będę tutaj nazywała siebie hipokrytką, nie, no na pewno nie w tej dziedzinie, nie wycofuję się z tego, ale przyznam się do jednej rzeczy, popełniłam błąd tego typu, że nie wiedziałam do końca, czym jest MMA, czym są freak fighty i wrzuciłam do jednego worka cały właśnie ten sport, z kontentem pani Małgorzaty, tak? Pani Gochy Magical, jak mówiliście. I tego żałuję na pewno, tak? Bo później jak poznałam ten sport, to wiem, że jest to duża wartość, szczególnie dla młodych ludzi, którzy mają okazję po prostu osiągnąć coś w życiu. No i za to mogę szczerze przeprosić z tego miejsca, że to zrobiłam. Natomiast na pewno nie wycofuję się z tego, bo uważam, że o ile pani Małgorzata osiągnęła tutaj wygraną i pokazała, że jest zdrowa, że nic jej nie jest, to jako wolny obserwator i laik w tym temacie miałam powód domniemać, że jest coś z nią jakby zdrowotnie nie tak. Obserwując jej media, znaczy ja, proszę pana, nie widziałam, żeby Marcin robił streamy z libacji alkoholowych, czy filmował... Rozmawiasz z człowiekiem, który nie ma twarzy, nie naprawdę nie ma sensu. Swoje wymioty, Marcin, promował jakąś przemoc. Obrany. I do tego się odnosiłam, tak? Do tego się odnosiłam, po prostu. Rozumiem, natomiast kiedy puszczaliśmy ten fragment, widziałem, Monika, że ty złapałaś się za głowę. No właśnie chciałam zapytać, w której dziedzinie
dziedzinie nie jesteś hipokrytką w takim razie, bo moim zdaniem tych dziedzin może być naprawdę bardzo dużo. Tak, no, zacząć wymieniać. Jak, na przykład może... jakich? Słucham? Na przykład jakich? No właśnie chciałam zapytać, w jakiej ty uważasz, że nie jesteś hipokrytką? Bo powiedziałaś, że... No ale no teraz... Teraz rozumiem, że jesteśmy na ty. Moniko, no to ty zarzucasz mi, że jestem hipokrytką, pytając mnie, w której dziedzinie uważam, że nią nie jestem. Dokładnie. A zatem ustosunkuj się do tego, będzie. Skoro sama zaczynasz ten temat. Mm-hmm. Najszybciej będzie zacząć od tego, poza której wszystkim, nie jesteś, poza wszystkim odniosłabym dużo. Się tutaj jeszcze do jednej rzeczy, że mnie osobiście byłoby wstyd, gdybym została tutaj zaproszona i powitana tym, że nie mam majtek. Mm-hmm. Ale to jest oczywiście taka dygresja. Natomiast uważam, że każdy z nas jest trochę hipokrytą. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że nie ma ludzi, którzy nie zmieniają zdania. Każdy nosi majtki. Którzy się... Przepraszam. No i teraz wybiłeś mnie z... Ponieważ nic się nie zmieniło. Musimy troszeczkę skracać również te zdania, żeby tutaj coś działo. Tylko, dobrze. Moniko, czy chcesz odpowiedzieć? Ale chwila, jeszcze ja nie skończyłam. Pani minister mówi, tak? No, więc... Moniko, wracając do tematu. No to w takim razie... Nie, uważam, że każdy z nas jest trochę hipokrytą, dlatego że my jako ludzie rozwijamy się. I nie tylko dojrzewają 15-latkowie, 18-latkowie, ale i czasami 30-latkowie. I czasami trzeba poznać pewne środowiska, żeby przekonać się, że coś nie jest naszą drogą, że źle myśleliśmy. Musimy popełnić błędy, żeby się na nich uczyć. I stąd czasami wynika zmiana zdania. I jeden może powiedzieć, że to jest oznaka hipokryzji, a drugi może powiedzieć, że to jest oznaka tego, że ta osoba uczy się na błędach, coś zrozumiała i już wie jakąś drogą i tyle. Tylko i tutaj granica się tak, tak zaciera. Nie wie, o co pani Maria, ale tylko problem jest taki, że pani chciała nam zamknąć całą galę, na której walczył między innymi Denis Omelianczuk, który... Różne inne walki sportowe były na tej gali. Wiele ludzi, jak widzisz, przy tym pracuje. Wielu. Mnóstwo zaangażowanych osób w to. No sama zresztą widzisz, jak to wygląda. Ja ty przychodzisz pod halę i chcesz iść do prezydenta miasta Płocka. Na szczęście jest moim kolegą. Czyli teraz już rozumiem, dlaczego prezydent mi nie odpowiedział. No właśnie. Dlatego, że macie takie prywatne relacje, a ja myślałam, że po prostu jak ktoś pełni jakiś urząd, no to traktuje każdego jak takiego samego obywatela. Okazuje się, że nie. I ta sytuacja tylko mi pokazała, jaki ma stosunek do obywateli prezydent tego miasta, że mi została obiecana odpowiedź. Zespół do spraw marketingu się ze mną kontaktował, że w ciągu godziny mi odpowie. Niestety tak się nie stało. Ja uważam, że Nie traktują cię poważnie. Ale jeszcze nie skończyłam, nie przerywaj, bo wiesz, to jest oznaka braku kultury. No chciałabym wejść w słowo, cały czas mówić. Marianno, musimy troszeczkę skracać te wypowiedzi, ponieważ w ten sposób mamy tutaj 6 osób, każdy musi się wypowiedzieć. Powiedziałaś, że w dużej ilości jest twoja rywalka hipokrytką, więc... Tak, może nie traktuję prezydencie poważnie, skoro chcesz poznać świat i... Wynosisz się ponad innych ludzi, ponad nas, ponad mnie, ponad ludzi, którzy tu pracują, ponad sportowców. W takim ale razie czym się wynoszę? Nikt nie traktuje cię poważnie, moim zdaniem. Obywatel, no nie każdy, że nikt nie składał oprócz siebie. Spełniam przesłanki, drogi, wyjaśnienia, tak samo jakby każdy inny chciał napisać do prezydenta. Nie zrobiłam nic, nie oczekiwałam niczego, co by wykraczało poza zwykły obywatelski obowiązek. Obowiązek czego? Co chciałaś zrobić, co chciałaś spowodować, obowiązek zamykając galę? Obowiązek zapytania, obowiązek wyjaśnienia. Nie wiem, wydaje mi się, że honor i słowność to jest coś droższego od pieniędzy, ale nie każdy po prostu uważa tak samo jak ja. No myślę, że fajnie by było, jak kroczysz drogą poznawania jakiegoś środowiska, na przykład LGBT, mówiąc do dziewczynki wąs mojego miasta, która ma tęczę na torebce, no to moim zdaniem nie ma szacunku w ogóle do ludzi. I jeżeli chcesz poznawać kogoś, nie szanując go, no to nie tędy droga moim zdaniem. Oczywiście, to przede wszystkim tak, masz rację, była taka sytuacja, ja się jej nie wypieram. Ta sytuacja była w 2018 roku. Chyba dojdzie do dymisji.
Ministerstwo Równości. Dlatego właśnie się zaśmiałam, złapałam się za głowę, Mateusz. Dostałam powołanie na panią minister teraz, więc byłeś świadom, cesarzu, tak że taka sytuacja miała miejsce. Tak? Znaczy, nie byłem świadom, ale przyjąłeś mnie z dobrodziejstwem inwentarza. Tak, no. Tak. Więc przede wszystkim, tak? Już reasumując i skracając tę wypowiedź, powiem tylko, bo to jest bardzo ważna kwestia i ona wymaga wyjaśnienia. Więc ta sytuacja z nie dziewczynką, tylko kobietą, to trzeba zaznaczyć, naczytała się w internecie i myślisz, że wiesz wszystko, a tak nie jest. Dziewczynka 43 lata. Czytając internet wiem wszystko. Przepraszam, mamy tu dziewczynkę 47. Cały czas widzimy, że czujesz się pięknie młodą. Dziękuję. Ja chciałabym wyglądać tak samo, jak będę w twoim wieku, chciałabym wyglądać dlatego, tak samo jak dlatego ty, zaatakowałaś mojego OnlyFansa, rozumiem, ale tak? Na pewno nie chciałabym mieć takiej nierozwiniętej tutaj emocjonalnej sfery. Więc wracając do dziewczynki, czyli kobiety, było to w 18 roku, tak, napisałam to, bardzo tego żałuję, przepraszałam za to setki razy i na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Jeżeli nudna jest kwestia no tutaj LGBT, no to bardzo mi przykro. W rekompensacie pojawiła się później na paradzie, tak? No, proszę? W rekompensacie pojawiła się na paradzie równości. Posłuchaj, ja myślę, że warto zaznaczyć, że wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od tego, jaka jest nasza seksualność, jakie są nasze upodobania, jakie podejmujemy decyzje, jakie podejmujemy wybory. I uważam, że tak samo powinniśmy szanować ludzi, którzy idą w marszu dla życia i rodziny i tak samo powinniśmy szanować ludzi, którzy idą w marszu dla poszanowania równości. Ale nie ma mojej zgody na to, żeby przy małych dzieciach szła osoba, która prowadzi drugą osobę jako psa na smyczy. I o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że wszędzie gdzie są przekraczane te granice i ja o tym mówię, tak? O tym mówię. I za tamto przepraszałam wiele razy i mogę przepraszać za to do końca życia, ale ważne, żeby raz przeprosić i w głębi serca poczuć, że robi się to szczerze i tyle. I to jest właśnie droga ta, którą ja przeszłam od osoby nietolerancyjnej do osoby tolerancyjnej i można mi to wypominać setki razy, ale ja za każdym razem nie będę się tego wypierała i mówię to wprost. Jeżeli uważasz, że za to jestem hipokrytką, to mogę się z tobą zgodzić. Dobrze. I w tym momencie musimy przyjść naszych następnych zawodników, jednego właściciela, która walka jest łatwiejsza? Z Tomaszem Hajto czy ze Sławkiem Peszko byś jednak wolał wyjść? Co ty mnie mieszasz, Marek? Człowieku. Jakubie. No jeden jest obrońcą, więc pewnie się nie broni. No gdybyś mógł zamienić swojego rywala z Tomasza Hajty na Sławka Peszkę, to byś to zrobił? Nie, zdecydowanie nie. Lepiej z Tomkiem. Okej, okay, dlaczego? Słuchajcie, na słuchawce dostałem informację, że macie odebrać głos jako moderatorze. Za długo to trwało. Ja muszę wypełnić swój kontrakt i 40 minut pierwszy panel i też muszę się odezwać. Ale wiesz, kobiety jak zaczną rozmawiać, to nie. Dlatego cierpliwie czekałem. Słuchajcie, to ja wchodzę w ten cały świat i tak się zastanawiam. Marcin, mówiłeś o kąpieli, że masz nogi uwalone. Sprawdziłem, czy mam nogi. Czyste. Ale to jest bardzo dobry odbiór. Chwilę, czystość to nic złego. Za chwilę wjechaliśmy na temat bielizny. Nie, nie jesteś brudasty. Ta fleja jedna. Nie rozumiem tego. Ale bardzo się cieszę, przegrał walkę, jesteś fajny, się wypłakać chłopak, teraz. Witamy Jakubie we Freak Fightach. Witamy właśnie w ten sposób. Tak, weź Marcina na kolano, porozmawiaj z nim. Kuba, dokładnie tak jak ci powiedzieli. Jedno zdanie i ani jednego więcej nie dostaniesz. Jedziemy dalej. Na siebie, kolejne, na siebie biorę. Kolejne, tak. Bieliznę mam. Hipokryta, nie wiem, czy jestem. Nie wierzę. Myślę, że nie. Spokojnie, wszystko jest pani minister do spraw równości, także no mamy tu jednego. Można po takich przejściach być ministrem do spraw równości? Można. Kontynuuj, i Marcin, proszę. Ministerstwo jakie im przydzieliłeś? Sportu i do spraw dopingu. Tylko powiem szczerze, nie chodziło mi o ten doping kibiców, tylko te sprawy takie troszkę poważniejsze. Jak się podrapałeś, Marcin, w tym samym czasie? Ja pamiętam jeden doping kibiców, żeby grać na Kubę. To też pamiętam. A wiesz, co się po tym wydarzyło? Ten doping pamiętam jeden. Marcin, ja nie Kuba, masz jakiś pomysł na to? Ja, nie, ja, Kuba. Kuba, dobrze mówię, Kuba. Ja nie przypadkowo siedzę przy odżywku. Graj na zagram. Dobrze, nie mamy dzisiaj twojego przeciwnika, zmierzysz się w main evencie, tak więc niech się państwo o to nie martwią. Będziemy mieli osobne programy, gdzie w roście Jakub Wawrzyniak zmierzy się właśnie z Tomaszem Hajto, więc to wszystko będzie do nadrobienia. Natomiast Sławku, jak ty oceniasz tej szansę? Tomek Hajto już raz zawalczył, przegrał, co prawda. Żeby to był pojedynek piłkarski, to Kuba jest bez szans, bo zawsze się mówi o graj na Wawrzyniaka, on jest cienki. Ale tutaj w walkach widzę, że się trochę podszkolił, od 2 miesięcy trenuje. Myśl taka wyrównana, no ciężko ocenić jednoznacznie. W Polsce przed świętami zakazuje się sprzedaży fajerwerków, ale te będą. A co na to Fortuna? Te będą. Co na to Fortuna? Jak to widzi? Ja nie wiem, ja interesuję mnie. Następny jakiś ten
podchmielony, stawiał kursy? Nie obserwuję tej aplikacji. Poczekamy, aż nam się te kursy wyświetlą. Natomiast tutaj najpierw Adrian, potem Sławek poruszyli ten temat tego okrzyku, który przylgnął do ciebie. Tutaj myślę, że będziesz mógł w klatce pokazać wszystkim kibicom, co by im się stało, gdyby tak krzyczeli ci na stadionie. Wiesz co, ja całą karierę mierzyłem się z tym, że w życiu miałem łatwo. No, faktycznie poślizgnąłem się z Niemcami, złapali mnie na dopingu i zakończyłem karierę, kiedy bramkarz drużyny przeciwnej strzelił mi gola głową. No faktycznie całe życie miałem łatwo. Mam nadzieję, że po karierze w nowej dyscyplinie będzie zdecydowanie łatwiej. Kuba, reprezentowałeś 49 razy nasz kraj. Sławek, my nie musimy udowadniać naszej przydatności. Wiesz o tym doskonale, że środowisko piłkarskie nigdy nie kwestionowało innych dyscyplin. Zresztą myślę, że tego na pewno możecie się spodziewać po mnie. Szacunek do sportowca. Niezależnie jaka dyscyplina sportu w Polsce, wejść na szczyt, reprezentować swój kraj, to jest marzeniem każdego chłopaka. Ja to mam za sobą, także wchodzę tutaj... Mało udane. No, ja nie spróbuję powiedzieć, że tutaj ze wszystkich osób, które są, jeżeli chodzi o sporty walki, to jestem najlepszy. Dobrze, że tego nie słyszałam. No, naprawdę tak uważasz? No, przepraszam, tak, bo tutaj mamy... Pierdoli? Nie słyszałeś, Marcin. Umyj uszy, Marcin. Powtórz proszę dla Marcina. Uważam, moim skromnym zdaniem, że jeżeli chodzi tutaj o całą... Bo ty mówisz o sportowcach, że ja jestem tutaj najlepszym na przykład sportowcem, jeżeli chodzi o sporty walki. Tutaj jeżeli chodzi o nas wszystkich... I teraz zobaczcie, wszystkich. Co ten młot kurwa robi. Zobaczcie. Marcin, co ten zrobi? Tam się Marcin. Tylko powietrze odbija od Adrian, a widziałeś Matiego? Ten to jest szaleniec na Macie. Naprawdę. Ja nie sądziłem. Nie wiem, nie widziałem. Dzisiaj jestem w stanie uwierzyć, że jego że mnie symulował. Marcin, przypomnę ci, że ta lewa ręka też cuda zdziałała, jeżeli chodzi o twoją głowę. Natomiast Marcinie, widzimy, że masz... Chyba pod pierzyną. Jakiś prezent. Nie, spokojnie. O co chodzi Cierta z tym prezentem? Dobrze, ona jest, wtedy była jest, i pomogła ci usiąść. Jest koniec roku, zbliża się koniec roku. Zbliża się Cloud MMA 3 i moja walka z tym oto pizdeuszem. Od dziś nazywany psikuta. Psikuta. Dlaczego psikuta? Wszyscy mnie pytali. Dlatego, że właściwie te... Marcin, masz kompleks portrety charakterologiczne. Masz kompleks z tym przysłowiowym psikutą, z chłopaków nie płaczą, są identyczne. To jest ten sam psikuta, tylko 20 parę lat później. Ja przekażę tobie, żeby nie było. Dobrze. Od razu to mam możecie przekazać, zapalić, rozumiem, bo tak? To będzie po walce bardzo, ale to bardzo potrzebne. Jest to bardzo trafiony prezent na powalce. Dobrze, ja bym poprosił zapalniczkę, jeśli ktoś tutaj... Ja tego nie przyjmę, więc jeżeli chcesz... Ale ty nie będziesz tego przyjmował, bo to po prostu będą zapalać. To ja pokażę. Tak, tutaj mamy prezent. Słuchaj, ja bym tylko poproszę zapalniczkę kogoś tutaj, jeżeli mogę prosić, z reżyserki. Z Nicze, rozumiem. No, myślę, że się przydadzą. Ja ci, Marcin, to zaparzę. Kurwa, zaparzę. Zapalę po walce. Ja ci to, Marcin, zapalę. Rozumiem, że chodzi... Nie przejmuj się. Zaparzyć to ty se możesz, kurwa, rumiana. Zaparzyłem w twojej głowie, bo potężnego listka. No miało być świątecznie, a zrobiło się... Będzie bardzo świątecznie. Będzie bardzo świątecznie. Ja postanowiłem zadbać o świąteczną atmosferę. Będą tutaj zaraz te świeżuszki. Są święta Bożego Narodzenia, a nie poprosimy tylko o zapalniczkę. Ale to już jest po. To jest 29. To już jest po. Natomiast rozumiem, że chodzi głównie o nawiązanie do tego, że kiedy byłeś wynoszony z klatki, DJ, nie wiem, czy specjalnie, czy nie, puścił muzykę. Znaczy, DJ dostał podwyżkę. Myślę, że znakomita muzyka. Znakomita muzyka na wyjście. Pięknie było. Znaczy, ja powiem tylko jedną rzecz na ten temat. Cieszę się przynajmniej, że mogłem doświadczyć tego, że po raz pierwszy w Polsce chyba byliśmy świadkiem, jak ktoś w ciągu dwóch gal przegrał 3 razy. Halo, nie mogę rozmawiać. Marcin ma w ciągu dwóch gal 0-3. Nie mogę rozmawiać teraz. To też jest wyczyn. To nie jest takie proste. Zaraz. Nie mogę. Za sekundeczkę wracam. No cóż, powiedzmy sobie szczerze, że z tą muzyką wyszło bardzo niefortunnie. Dobrze, nie, że wszystko jest w porządku. Jeżeli chodzi o muzykę, kurczę, powiem ci, że wiesz co, jeżeli chodzi o to, było naprawdę wesoło. Później, jak już sobie to oglądałem, to jest esencja freak fightów. To tam siedzieć i płakać i dmuchać nos w poduszkę. Po prostu się tym wszystkim dobrze bawi. A to, że mam okazję jeszcze raz wygrać z Marcinem Najmanem, będę pierwszą osobą w Polsce, która 2 razy z nim wygrała. 2 razy? Tak, weź, Mati, ale proszę, weź to zabierz ode mnie. Cześć, dostałem prośbę, to jest prezent. Ja rozumiem, ale ja bym przestawiła, żeby to przestawić. Ładnie ustawię, nie? Tak, żeby było romantycznie zrobimy. Zamiast pogrzebowego nastroju, to romantyczny nastrój, dobra? No cóż, ja miałem dobre intencje, chciałem pomóc w tym zamieszaniu. A to ty, Monia, czekaj, bo to... Święta, kurwo! Chodź, śmieciu! Połóż to, gówno! Dawaj tu, kurwo! Święta! Chodź, na prawą rączkę teraz. Ja się schowam, Mateusz, do ciebie. Nie we mnie. Patrz, ty jest idiota. No, ale zobacz. Musiałem zadbać o świąteczną atmosferę.
Ja pierdolę, no debil. Naprawdę, ten liść kurwa był potężny. Marcin, ale ty nie jesteś poseł, brat, nie musisz tego robić. To jest debil. A ja myślałam... Znaczy, to już teraz rozumiem nawiązanie do świeczek. Ja myślałam, Marcin, że świeczki będziesz gasił gaśnicą. Nie, zadbałem o po prostu dobrą atmosferę świąteczną. Żeby kurwa wiedziała, że są święta. Marlo, to jesteś ty, że jesteśmy łatwopalni, ale to już jest przesada. Dostaliśmy potężny prezent od Marcina Najmana. Ale no tak wygląda człowiek, który przegrywa 3 walki w ciągu kurwa 2 gal. No to o czym możemy rozmawiać? Znaczy Marcin, prawda jest taka, że mem, że w taki sposób jeszcze nie przegrałeś, był bardzo zgodny. Prawda jest taka. Ja nie musiałem być w oktagonie, żeby wygrać. Prawda jest taka, że mogłem go tą gaśnicą pokropić albo przyjebać mu w łeb. Gdybym przyjebał mu w łeb, byłby na ojomie i walki by nie było. A tak w pierdol murowany do 29. Czyli pięknie, Marcin 0-4 w ciągu 3 gali do domu. Kończymy rok. Dobrze, ja wiem, ale że to jest tylko... Ja tylko mam takie pytanie do Marcina, bo Marcin wykonał tę czynność, odnosząc się pewnie do posła Brauna, który wczoraj zgasił Nie, to o zupełnie co innego chodziło. Tak? Nie, to jest świąteczną atmosferę. Myślałam, i o to, żeby, my już przywykliśmy do tego, żeby cymbał zrozumiał, że święta nadchodzą. Bo chciałam zapytać właśnie, gdybyś się właśnie postanował na Brauna, to chciałam zapytać, kim byłby dla ciebie on? Właśnie... Tak, moim przeciwnik. Zdaniem ostatnimi czasy to Sejm wzoruje się na Freak Fightach, bo znaczy nie, bo zaraz. Obrady mówicie, zaczynają brawo, Sejm brawo. MMA. Dzisiaj mamy w Sejmie wielu patostreamerów. I też nie miejcie też żalu, że Freak Fighty czerpią. Czerpią, bo naprawdę mają z czego. Nie, tylko Marcin Najman czerpie, kurwa. Zamknij ryj, patusie, kurwa, nikt z tobą nie rozmawia. Człowiek kurwa. W pizdu ty jesteś nogami. Tylko maskotką, kurwa. No ja wszystkiego się spodziewałem, ale nie tego, że Marcin Najman przegra program przez dyskwalifikację. Dobrze, Monika, miałaś czas, żeby się zastanowić. Powiedziałaś swojej rywalce, że jest hipokrytką, że możesz wymieniać dużo dziedzin. Czy możesz wymienić chociaż ze 3? Jeszcze jedną. Tak. Wyrzucono ją z własnej partii. Chciałam zapytać, bo już odpowiadałeś dla Rzeczpospolitej. Mam tutaj ściągawkę, mogę przeczytać, jeżeli chcecie, ale chciałabym usłyszeć twoje zdanie na ten temat. Jak to się wydarzyło? No i skąd tak wielkie parcie, bo też zarzucała twoja partia ci, że masz ogromne parcie na szkło. Chciałaś właśnie wykorzystywać wszystko, żeby sobie podwyższyć social media. Jak brał. No pierdolony. I mnie to bardzo interesuje, jak to się potoczyło i dlaczego. Skąd w ogóle jest tak ogromne parcie u ciebie? Połowy nie usłyszałam, także nie wiem, jak mam się odnieść do tego, o co pytasz. Powtórz proszę głośniej. Skąd tak ogromne parcie na szkło, bo twoja partia zarzucała, że chcesz właśnie wykorzystywać partię, żeby podnosić swoje social media. A to znaczy mieć social partię na szkło? Czym różni się, wygłaszanie własnych opinii w social mediach od pokazywaniem wiesz czego na OnlyFansie? Jaka jest różnica między mną a tobą, a partią na szkło? No bo jakby, byłaś na moim gdybym mnie pytała osoba, która jest opiniotwórcza, to bym odnosiła się do tego inaczej. Pyta mnie osoba, która wyznacza trendy na OnlyFansie. Mhm. Kurczę, jak przecież to jest ty nie masz szacunku do własnego ciała nawet. O czym my rozmawiamy? I no? Mówisz też o Karlie, Karla Bruni pokazywała swoje piękno kobiecego ciała. Jesteś modelką, też hipokryzja. Wstydzisz się swojego ciała jako modelka? Pokazujesz czy nie? Czy zasłaniasz się w habicie? Nie pracuję w tym zawodzie. Nie pracujesz jako modelka? Nie. To skąd na twoim social mediach, na twoich social mediach aktywistka i modelka? Wiesz, no... No nie wiem, no pytam, zadałam pytanie, dlatego... Ja nie muszę, posłuchaj, to jest jako Marcina Najmana MMA Fighter. To jest tak jak przejdziesz na przykład 28-dniowe szkolenie wojskowe w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej i po tym szkoleniu dostajesz książeczkę, że jesteś żołnierzem i możesz bronić własnej ojczyzny, więc żołnierzem będziesz do końca życia. I tak potraktowałam również to, że kiedy przez 1,5 roku faktycznie pracowałam i zarabiałam na tym, no to potraktowałam jako część siebie słowem, po prostu, jako modelka. Jako część siebie, tak? I tyle. Natomiast przede wszystkim uważam siebie jako... przede wszystkim jestem matką i to należy podkreślić. To jest dla mnie najważniejsza kwestia. Co mogę powiedzieć? No z zawodu... dzisiaj jestem zawodnikiem Federacji Cloud MMA i bardzo się cieszę, że tutaj siedzę i dziękuję za to, że te... Sportowo. Marianna, to jest bardzo dobre pytanie. Jak trening z trenerem Okińskim? Elokwencją się tu nie wygra. Marianna, jak trening z trenerem Okińskim? Bo wiemy, że trener Okiński wywołuje mnie na pojedynek, jak tego...
będzie je obronie, może tym razem stanę w obronie. Ale nie atakujemy, pytamy. No to oni ustalą, kto tego rozgniecia. Między innymi przypomnę, kochani, zakłady na Cloud MMA dostępne wyłącznie u naszego sponsora Fortuna. Gale możecie obstawiać na stronie efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z pakietu na start od Fortuny. Za pełną rejestrację możecie otrzymać 20 zł na typowanie wyników gali. Podczas rejestracji wystarczy podać... Weź ty przybierańcu, nawet nie masz czapki, pasa, jak ty wyglądasz? No, ja wiem, ale nawet nie uwierzycie, jak jest gorąco w tym, a co dopiero jeszcze z czapką i z brodą. Przez ciebie dzieci przestaną w Mikołaja wierzyć. Ale przepraszam, ja jestem przebierańcem, ja mówię wprost, ja jestem daleko, ja z miasta pochodzę, w Katowicach mieszkam, od dola po nim daleko. Ale skoro już mowa, bo tak chciałem podchwycić jedną rzecz, bo dużo osób mi... pisało pytanie do ciebie właśnie. Marianno, przeszliśmy na tym, mam nadzieję, że w porządku. Tak, oczywiście. Bardzo mi pisali, że, bo wiesz, bo trochę tak jakby wymijająco ten temat hipokryzji jest poruszony. Wiele osób mówiło bardzo podobnie w przypadku Mai Staśko dołączającej do federacji, że jakby z czymś jakby walczyła. Ale chyba, teraz... nie, chyba rozumiem, że nie porównujesz mnie. Nie porównuję. Nie porównuję. Poczekaj, dla Dobra Show tak, porównał się. A co? Dobrze, to zróbmy inaczej. Bardzo mi jest Nie porównuję. Muszę wrócić po gaśnicę. Ja nie porównuję, ale internauci porównują sytuację, że jako aktywistka, która walczy jakby z tym, co powiedzmy jest tutaj jakby przedstawiane mniej lub bardziej, wiadomo, nawet nie całościowo ja i tak dalej. Ja po prostu bronię wartości takich jak rodzina, wiara, honor, ojczyzna i szacunek no do tak, munduru. No tak, ale chcesz jakby, czy to jest trochę sytuacja, na zasadzie wejdziesz do środka i sprawisz, że tutaj będzie lepiej przez to, że ty tu jesteś? Bo ludzie będą na to patrzeć, no dobrze, ale dostajesz za to duże pieniądze, więc pewnie to jest bardziej sprzedanie tych ideałów. Oczywiście byłabym hipokrytką, teraz podkreślam to słowo, bo widzę, że bardzo wam podpasowało, szczególnie mojej przeciwniczce. Byłabym hipokrytką, gdybym skłamała, że czynnik finansowy nie ma tu żadnego znaczenia. I ja się do tego przyznaję. Wejdzie tu hipokryzja. Jestem osobą szczerą. I tyle. Nie wiem, dlaczego tutaj kolega się śmieje. Nie wiem, czy to odnośnie Marcina, czy mnie, że jestem szczera. Mam nadzieję, że... Nie, on ma taki Marcina... wyraz twarzy. Nie, on jest po prostu tak szczęśliwy, bo on, tu jest. On tak wygląda on na tak... co dzień. Okej, więc tak jak mówię, wracając do tematu, czynnik finansowy na pewno ma duże znaczenie, ale każda ważna decyzja w życiu, którą człowiek podejmuje, niesie za sobą wiele motywatorów, tak? I na pewno fajną rzeczą jest to, że mogę pokazać młodym ludziom, że wcale nie trzeba promować się na inwektywach, na takich zachowaniach, jak z tym szacunkiem, jak między Marcinem a jak masz Adrian. Na imię. Marcin, ty pusty łeb, tam siedzi pusty łeb, tam siedzi pusty łeb. I Adrian. Chodzi mi o to, że wcale to nie trzeba. Kurwa. Nie trzeba. Pusty łeb, Adrian, ale sobie powiedział, kurwa, Adrian. Najman, kurwa. Wcale nie trzeba promować się w taki sposób, jak pani Gocha Magical. I chodzi mi o to, żeby pokazać tym ludziom, że ten czynnik sportowy jest czymś najważniejszym, tak? Że ja mogę mieć szacunek do Moniki, mimo że mam jej wiele do zarzucenia i mimo że mnie denerwuje, ale nie muszę nazywać jej brzydko. A to się dopiero okaże, jak będą face to face. Bo ale ja nie dostałam odpowiedzi, za co wyrzucono cię z twojej partii. Ale tak jak ci powiedziałam, ty nie jesteś osobą opiniotwórczą, żebym opowiadała ci o tematach około politycznych. Dlatego pytam, zadałam proste pytanie, oczekuję prostej odpowiedzi. Modeleczka z ciebie nie zła, bo cały czas wymigasz, śmigasz, pełzniesz gdzieś dookoła. Wprost, poproszę. O co kaman? What the fuck? What the fuck? Ty, Jay Silva, okay. Przyznam szczerze, że czuję się tak zagłuszona przez tutaj Ja już się nic nie odzywam. Marysiu, proszę. Nie przejmuj się, Marcin tak ma. Przez aktywizację Marcina Najmana, że i ta gaśnica weszła mi tutaj w zatoki. Jest mi ciężko stosunkować się do pytań Moniki, których nie traktuję poważnie. Bardzo mi przykro. To damy ci czas, żebyś się zastanowiła nad odpowiedzią. Czy nie, to już jest koniec. Temat zamknięty. I widzisz, nie szanujesz mnie. Jak zwykle pokazujesz, że nie masz szacunku do ludzi. A to znaczy, nie masz, jak zwykle? Przecież ty mnie nie znasz, tutaj... skąd wiesz co? Zadaję ci proste pytanie. Proste, nie wymaga naprawdę... Ale ty zadajesz mi pytania, a ja nie mogę zadać tobie żadnego pytania, jedynie ale proszę, powiedziałam, ty cały że czas, nie masz majtek. Cały, a ja wcale cały czas wiedzieć, mówisz, ale skąd wiesz, że ja nie mam majtek? Bo pan cesarz powiedział. Cesarz tak oznajmił. Cesarz tak oznajmił. On każdemu tak jest. Marianna, bijemy się o moje majtki. Moment. Może widzowie tego nie wiedzą, ale warto im powiedzieć, że Monika podeszła przed wejściem tutaj do Marcina i poprosiła go, żeby on powiedział na samym początku, że ona nie ma gaci. Drodzy ludzie, jak kobieta się może tak nie szanować? Ale nie. No, sami odpowiedzcie, napiszcie w komentarzach, czy taka jest prawidłowa postawa 47-letniej kobiety,
kobiety, czy ja już widzę, że chcą ci zaprzeczyć, ale chyba... Ale poczekaj, ktoś ci zadaje pytanie, a ty nawijasz. Monika mi oznajmiła, że nie mam majtek, natomiast to, że ja tutaj to upubliczniłem... Jaka jest różnica? No duża jest. Jak i tak nie ma majtek? To była informacja na ucha cesarskiego. Jakubie, jak cię czujesz w świecie Free Fightów? Jesteś tutaj już 40 minut. No tak o 50 za długo, co? Odnajduję się, no. Dobrze jest, staram dobrze się jest. Przyjąć godną postawę, natomiast wiecie, to jest... Majtki tak, masz, skarpetki masz, czyste nogi. Mam, czyste, czyste buty ma. Nie zależy, w jakim towarzystwie ja przebywasz. Na zachowania osób dookoła nigdy nie masz wpływu, prawda? Ja teraz nie możesz za nie odpowiadać. Nie mówić, że ktokolwiek się zachowuje tutaj dobrze, czy też źle. Ja przyszedłem z zamiarem, żeby... Zawsze z klasą się wypowiadać, z szacunkiem i tyle. Natomiast no, pewne dyskusje, no ja... Mój człowiek. Się nie podpisuję, ale akceptuję. No. Pamiętam, jak rozmawialiśmy w studio podczas przedgalum numer 1. Byłeś zaproszony razem z Grzegorzem Rasiakiem. Gdy pytałem was o sprawy zakulisowe z reprezentacji Polski, z waszej kariery klubowej, czy dochodziło do jakichś bujek piłkarzy, o których my nie wiemy, a widzowie uwielbiają takie historie. Czy możesz nam coś opowiedzieć, że się... Ja wychodzę! Ja wychodzę! Jakubie, Ania, wyłącz! Aj, ty opowiadaj. Bójki? W szatni Peszkin były? Po meczach spinie zawsze są. Nie, nawet opisałem w książce z Sebastianem Milą, no to byłeś... No to, jest. No to warto kupić. No to wie, no dobra, bo nie chciałem teraz Sebastiana tutaj... Tak, ale chciałem twoje historie. Tak samo, możesz nam coś powiedzieć o swoich najmocniejszych historiach rodem z boiska. Bardzo bym prosił. Ja nie, słuchajcie, właśnie... Brakuje, przepraszam, bo tutaj mamy dyskusję, niestety. Mikrofony zbierają nas wszystkich. Teraz Kuby kolej. Ja zawsze byłem nacechowany dużym spokojem. Mnie wyprowadzić z równowagi, to myślę, że łatwiej wygrać szóstkę w totolotkę, jak mnie wyprowadzić z równowagi. Peszki nie miałem takich akcji. Jedyna była na obozie w Turcji, kiedy siedzieliśmy 18 dni i na jednym z treningów tam jedna jego postawa mi się nie podobała. Michała Chrapka, to jeszcze wtedy Peszki mnie doskoczył. Słuchaj, ty jesteś reprezentant kraju, nie możesz się tak zachowywać. No i, ale zrobiłeś? No takie małe duszenie się rozpoczęło. No. O proszę. A to? Ale delikatne. Dobrze usłyszałem, że w Turcji, tak? W Turcji, 18 dni poza domem. Teraz tam też jest temat bardzo gorący, nie? Ja bym chciał poprosić o zbliżenie na Sławka, ponieważ on tu siedzi, tak? Czerwone! Ale to też wracaliście tak szybko? Ja nie pamiętam, Marcin. Nie pamiętam, nie było mnie tam. Już nie pamiętam. To były takie czasy, że już nie uśpili. Wypierasz to, wypierasz. No cóż, Adrian, ja zapytam ciebie i chciałbym troszkę tak, bo wiecie, jakby ten wasz konflikt jest bardzo głośny, on jest bardzo gorący, no i panowie naprawdę się nie lubicie, to wszystko wiem, ale chciałbym tak zapytać cię zupełnie na serio, bo bardzo dużo osób, wiesz, kwestionowało te wszystkie twoje problemy zdrowotne, a ty masz coś takiego, abstrahując od tego, czy one były, czy nie były, jasne, że bardzo tak lubisz też podgrzać atmosferę. Czasami, wiesz, tutaj czegoś nie dopowiesz, czegoś nie zrobisz. Czy ty na tym etapie jesteś w pełni zdrowy, idąc do walki z Marcinem Neumannem, żeby to nie była znowu wymówka dla któregokolwiek nie, z was? Nie, absolutnie. To znaczy ja ci wytłumaczę, żeby to było, żebyś wiedział, o co mi chodzi. Miałem później robiony rezonans, jakby ja będę cały czas gdzieś tam pod kontrolą lekarza. Na ten moment nie sparuję, nie robię sparingów, robię treningi wytrzymałościowe, jakby kopię, uderzam, parter, takie rzeczy, ale na ten moment jeszcze staram się nie robić sparingów, żeby jakby jak naj zmniejszać ewentualne ryzyko, ponieważ ja sam na ten moment sobie nie ufam, czy na przykład, wiesz, gdybym nie dostał, to załóżmy, że coś by się nie wydarzyło. Nie zakładam, że tak by było. Ja ci mówię, jak z mojego punktu widzenia na ten moment wygląda. Więc wiadomo, że to wszystko jest gdzieś tam okrojone, ale biorąc pod uwagę, że walczę z Neumannem i teraz będę wiedział, że fauluję, to już się tym nie będę przejmował, bo wiem, że mnie nie trafi. Tak jak go obaliłem jak dziecko, 30 kilo cięższego chłopa, kontrolowałem bez problemu, a to, że on tam kurwa gdzieś... Kontrolował kurwa ciosy, Marcin, na ten ty, ale ty nie jesteś w stanie... Właśnie to widzisz. Kontrolowałeś bardzo pięknie, 23 ciosy na łeb, skontrolował. Kontrolowałem cię w parterze. Skontrolowałem, 23 ciosy na łeb. Uderzeniami w tył głowy, o Jezu. A skoro takimi żyjecie, to proszę zobaczmy to i będę prosił obu panów po kolei. Najpierw Adrian Cios, a następnie Marcin Neumann o skomentowanie na żywo tego, co widzicie. Bardzo proszę o materiał z walki. A widzowie niechaj policzą te ciosy. Tak, Adrian Cios jako komentator. 23 był. Ja naliczyłem 19. Ty kurwa liczyć nie umiesz. A ty kurwa debilu, umiesz liczyć? Kurwa. Ty nie umiesz liczyć. Ty jesteś niepiśmienny, ty debilu. Ty, o, matematyk się odezwał. Lepiej pisz od ciebie. Dobrze, jeżeli mamy przygotowany, to prosimy o ten materiał z walki. Materiał ze chwileczkę. I będziemy mogli ocenić te ciosy w tył głowy.
Tak, Plik zaginął w czeluściach, dowiedzieliśmy się. No, być może jeszcze uda się go odnaleźć. Ale rzeczywiście też chciałem zapytać... Bo ale to ponownie. Była walka bez historii, no w łeb. No bez historii, wyszedł, przegrał. No właśnie, ale panowie, ponownie. Ile z tych ciosów de facto było w tył głowy? To jest pytanie najpierw do ciebie, a później do ciebie. Ile ciosów było w tył głowy? Z zamierzeniem czy bez zamiaru? Bo wiadomo, że fair jeden walki. Jeden nieintencjonalny, tylko dlatego, że tym łbem spierdalał, gdzie się tylko da. I to był jeden nieintencjonalny jeden na 23. Adrian? U mojego trenera Roszkiewicza na Instagramie jest dodany filmik, który był nagrywany nie z kamery, która padała jako pay-per-view, tylko z kamery, gdzie był nagrywany z narożnika. I tam na 17 uderzeń 9 ciosów było w tył głowy. Jedna rzecz wtrącę. Fakt. To jest tak, jak uderza, że to jest łajza, nie umie uderzać, to uderzał tak, że cios spadał w tył głowy i zjeżdżał. To jest normalne, jest rękawica, więc dużo osób mówi, bo w ucho. No nie, jak jest z tyłu głowy i ręka zjeżdża, to jest dalej tył głowy. Więc tam jest 9 ciosów, które były w tył głowy. I tak jak tłumaczę, to nie chodzi o to, bo to mógłby podejść ktoś ważąc, nie wiem, 60 kilo i uderzyć cię mocno w tył głowy, trafiłby, może dojść do kalectwa. No kurwa, to nie ma co weryfikować. Ja nie będę tego komentował. A jak ty się czujesz z tym, że no, Freak Fighter mówi tobie jednak byłemu zawodowemu pięściarzowi, że ty nie umiesz w ogóle bić? No tak, i wyjeżdża na noszach i z pogotowiem na bombę, bo na bombach do szpitala. No nie, w ogóle tu nie ma co komentować, przecież ludzie to wszyscy oglądają. On twierdzi, że ja nie umiem bić, tak. A wynoszą go jak największą pizdę. On se pomylił lektykę z noszami, rozumiesz? To zróbmy tak. On się oglądał cesarza, jak cesarz wjeżdżał, kurwa. Tak, i robi tymi, zero i myślał, że on będzie taki sam. Ale to nie jest to samo. Ale ja z tobą wygrałem, Marcin, ja z tobą wygrałem, pogódź się z tym. I lektyka, to nie jest to samo, głąbie, rozumiesz? Ale ty jesteś dumny z tego zwycięstwa? Wiesz co, gdyby Marcin zaraz po walce nie podszedł do mojego narożnika i nie powiedział, że zrobił to celowo, ponieważ chciał mnie ukarać za tego liścia, że były to celowe uderzenia i świadomie chciał to zrobił, wydaje mi się, że jeszcze bym w stanie, no dobra, no nie jestem z tego zadowolony. Ale że to jest kurwa ten głąb, oczywiście, że wygrałem, jestem z siebie dumny. Było tak? Ja go obaliłem, kontrolowałem, nie trafił mnie ani razu. Nie, no, kontrolował. On wiedział, że nie wygra ze mną walkę. Poszedłeś do jego narożnika i powiedziałeś, że zrobiłeś tak celowo? Nie. Tak, podszedł, był wtedy Piotr Kałuski, wtedy mój trener. Podszedłeś i powiedziałeś, że celowo to zrobiłeś. Tam siedzieli moi przyjaciele i ja mówiłem w moim narożniku twoi przyjaciele. Mówiłem do nich, że tak kończą pizdy. Nie. Które mają. Ja cytuję, zrobiłem to specjalnie. I to mówiłem. Chciałeś mi w jakiś sposób ukarać. Ale na twoje nieszczęście wróciłem pod twoje 0-2. Ale ten ryj, kurwa. Ryj to masz ty. Nie umyłeś zębów, kurwa. Bo Marcin, kurwa, masz jakiś kompleks, kurwa, mojego wyglądu. Prawda jest taka, że ja nie będę wyglądasz jak stary telewizor, tego, kurwa. Bo to jest, nie da się tego komentować. No twierdzi, że on nie umie uderzać, po czym chłop wyjeżdża po najcięższym nokaucie, kurwa, i mówi, że miał wstrząśnienie mózgu. No to jak to dobrze, to zróbmy tak. Niech stanie Marcin tyłem, czy pierdolę mu z tej siły w tył głowy dwa razy. Ustoi pewny, że nie. Takie czynności, które przy kobietach nie powiem. Za chwilę staniecie... Nie staniemy, nie. No chyba, że to jest zbyt niebezpieczne. Nie staniemy, nie będzie... On już nigdy więcej nie będzie... Na cesarskim blasku robił sobie promocję. Jezus, kończcie mazać, bądź chłopem, walka, kurwa. Dostaje w pierdol, do karetki, do szpitala, koniec tematu. Żadnych face to face. Nie ma to jak przegrać. Poza tym, żeby mieć face to face, to trzeba mieć jakieś zdolności honorowe, jakieś najmniejsze. A my tu mówimy o największej piździe w kraju, no. Marcin, to jeżeli jest największą pizdą, to przykro mi, przegrałeś ze mną. To chyba ty jesteś w ogóle już, ciężko to... Ty jesteś Marcin Najman, masz rację. No. A wy w ogóle, chłopaki, pamiętacie, od czego zaczął się wasz konflikt? Czy po prostu to jest tak, że cały czas gadacie naraz? Była historia z MMA VIP, którą pałkowaliśmy mnóstwo razy jeszcze na poprzednich konferencjach. Natomiast ja mam jedną ważną sprawę, ponieważ pamiętam, jak ty, Marcin, udostępniałeś w internet wypowiedź bodajże Kornika ze stołu komentatorskiego oraz Korona Matuszaka. Nie tylko, wielu. Którzy twierdzili, że tam były chyba tylko dwa ciosy. Jeżeli dobrze pamiętam, według tego, co udostępniał Marcin, tam były tylko dwa ciosy w tył głowy. Ale tak? Nie, które mogły... To nie to, żeby to były ciosy w tył głowy, które można by było jakoś tam podciągnąć pod to, że były w okolicach tyłu głowy. Wielu ekspertów się na ten temat wypowiedziało. I moi drodzy, tył głowy to jest tutaj. Właśnie. Cała płaszczyzna tutaj z boku można uderzać. Dokładnie. Ja tam uderzałem. Z tym się zgadzam. I tyle w temacie. No, nie przekonujmy, kurwa, no niepiśmiennego cymbała. Jak było? Inaczej. Marcin złożył odwołanie... Odrzucili je, więc no sorry, takie są fakty. Po prostu to są fakty. Rozmawiajmy o faktach. Jeżeli sędzia mówi do niego, nie bij w tył głowy, a on unosząc głowę widzi moją głowę jeszcze wiesz, raz, kurwa, jak ty podobno ładuje... nieprzytomny byłeś, ty debilu jeden. Ty podobno nieprzytomny byłeś. Przygłupie, ja... Skąd ty to wszystko wiesz, kurwa? Weź, cymbale jeden. Kurwa,
aktorzyno marna. Ja mam pytanie. Proszę. Do Moniki. Okay. Można? Tak, tak, proszę bardzo. Proszę bardzo, po czasie jesteśmy. Okej, okay, dziękuję za pozwolenie. Monika, dlaczego ty się nazywałaś najlepszą polską dziennikarką? Co to znaczy w twoim mniemaniu? A to nie ona została. To nie ona się tak nazwała. Nie do ciebie pytanie ale było. Ale jest przygotowana po prostu. Dlaczego się zabrała, zgodziła, żeby używać tej nazwy zatem? Znaczy, powiem ci szybką historię, jak kanał EBEB zrobił taką kompilację, gdzie były największe wpadki bądź najśmieszniejsze sytuacje związane z Moniką i została nazwana przez kanał najlepszą polską dziennikarką. Z przekornie, i Monika tak? wykorzystała to jako swoją nazwę. To znaczy, że się z tym utożsamia, więc dlatego mogę zmodyfikować pytanie, to dlaczego się z tym utożsamia, skoro najlepszą polską dziennikarką ponad podziałami i poglądami mogłabym nazwać Monikę Olejnik, no ale Monikę... Laskowską. Najpiękniejsze rzeczy zazwyczaj są po prostu proste, zwyczajnie proste. Najlepsza jest najlepsza i tyle. Ja żałuję właśnie, bo miałam przynieść ci słownik ortograficzny, ale jakoś mi się nie złożyło, a pewnie by ci się przydało, bo może byś się poprawiła po prostu. A elementarz masz? Ale co mam poprawić? Mam takiego co nie umie czytać. Dobrze, ja jestem czytać dużo lepiej niż Marcin. Najlepsze rzeczy, najpiękniejsze rzeczy i osoby są zwyczajnie proste. Prości ludzie są też piękni. Ja się nie wywyższam nigdy, w przeciwieństwie właśnie do ciebie, wchodząc nie szanujesz ludzi, których chciałaś zniszczyć na samym początku. Chciałeś zniszczyć galę, chciałeś zniszczyć federację. To jest wywyższanie się, tak? To jest wywyższanie. Oczywiście tak, bo uważasz się za osobę lepszą. Skoro uważasz, że Gocha Magical jest osobą schorowaną, a ty jesteś zdrowa. To naprawdę ja ci uważasz, tego życzę, dużo zdrowia. Magical, naprawdę wynosisz na piedestały działalność Gochy Magical? Nie wynoszę. Naprawdę? Ale z moich słów wnioskujesz, to ja potrzebuję... Ale ja potrzebuję... przykładem być autorytetem dla innych młodych... Ale co ty masz do mojego wieku? Bardzo często ten wiek jest poruszany, nie? Jeżeli coś masz w ogóle do mojego wieku. No bo, wiesz, tak samo mogłabym się przyczepić do tego, dokładnie, ale o co chodzi? Ja zadaję ci pytanie, ty mnie nie szanujesz, nie odpowiadasz mi na pytanie. Będę powtarzała... Ja się pytam, ale widzisz, wchodzisz mi cały czas w słowo. Ja nie dam ci powiedzieć, bo ty mi nie dajesz powiedzieć. O co ci chodzi? Będziemy cały czas... Ja mam propozycję. Wchodzisz do programu i cały czas mówisz. Więc ja mam propozycję. Pytasz, zadajesz mi pytanie. To znaczy, że mój głos jest ważny w takim razie. Mam propozycję komu? Dla ciebie. Skoro jesteś taka mocna tutaj w słownictwie, a ja czuję się dobrze w czynach, bo jestem człowiekiem czynu, to zobaczymy, jaka jesteś odważna. Proponuję ci bitwę na gołe pięści. A ja zapraszam do face to face'a, Monika, odpowiedź na to pytanie. Ale ostro. Tutaj zapraszamy. Pierwszy face grubo. Marianna Schreiber, niestety nie odpowiedziała, Monika, więc rozumiem, że się boi. Głubo. Posłuchajmy. A co mam, czego słuchać? No, zostałaś zaproszona do walki na gołe pięści, tak więc posłuchajmy, czy nagadzisz. Z mojej strony propozycja jest bardzo otwarta. Ale co jest otwarte z swojej strony? Nie odpowiedziałeś mi na żadne pytanie. Żeby walka jeżeli była nie szanujesz mnie, ja nie zamierzam. Nie będę się zniżała do twojego czyli poziomu. Wymiguje się, boi się, że wyjdzie na osobę słabą. Myślę, że ciężko wychodzi jej uderzanie. Pani aktywistko, w czym myślę, jesteś aktywna? Ciężko, kiedy się odpalasz? Myślę, że nie skończyłam jeszcze, a ty mi ciągle przerywasz. No jak można nazywać się dziennikarzem, skoro ty nie masz szacunku w ogóle do drugiego człowieka? Jeżeli ktoś nie ma do mnie szacunku, dziewczyna, to ja po prostu pokazuję, jak ten szacunek, gdzie jest, przerywaniem, z której strony. No. Przerywaniem. Ty przerywasz. Zaczynam żałować, że pierwsza podałam ci rękę, wiesz? Grubo. Drogie panie, face to face robi się troszeczkę bliżej. Zapraszam do siebie. Poważnie. I ta walka odbędzie na gali Santa Cloud między paniami Brze. Monika, bardzo dużo razy twój wiek został tutaj wypomniany przez twoją rywalkę. Czy chcesz coś na to odpowiedzieć? Po prostu wiesz, no ktoś nie ma szacunku do innych. Co ja na to poradzę? Mówi o wartościach rodzinnych, a nie nauczono jej w domu szacunku do ludzi. Przykro. Jeszcze coś mówią? Marianna Schreiber, Monika Laskowska. Walka kobiet na Santa Cloud 29 grudnia. Do jakiej byłabym odważna, to jest poniżanie kogoś w kwestii rodzinnej. I myślę, że przekroczyłaś granice, których ja bym nie przekroczyła. Rozumiesz? Każdy. I albo będzie to walka na gołe pięści, albo ja rezygnuję. Oj, kto tu się boi? Czego się boisz? Nie, coraz ciekawsze propozycje padają. Zobaczymy. No to zobaczymy. W domu też stawiasz warunki? Czy niestety nie, dlatego tu jesteś? Miałam rację? Mhm.
Coraz bardziej wrze, moi drodzy. Marianna Schreiber, Monika Laskowska, dziękuję, zapraszam na miejsca. A w międzyczasie mamy dla was prezenty, no bo kurczę, taki czas to i prezenty. Udało się znaleźć, udało się odkopać ten plik, więc zobaczmy, jak to wyglądała ta cała sytuacja z walki Marcina Cesarza Neymana z Adrianem Ciosem. Marcin Neyman zachowa się w parterze, no na tą chwilę uderza Ciosa, który chyba też do końca nie wie, co powinien robić z tej pozycji. Chwila, bo są uderzenia w tył głowy. Amadeusz Ferrari wariuje tam, wrzeszczy, żeby to się tylko tak nie skończyło. Oj, oby nie. Tutaj mocno Ferrari wpłynął na sędziego razem z całym narożnikiem. Marcin Neyman zachowa się w parterze, no na tą chwilę. Bo bardzo dużo osób, kurczę, no ja się często posiłkuję tym głosem internautów, bo masa osób w tym proszę, momencie, ja się bardzo często posiłkuję głosem internautów, bo w tym momencie bardzo dużo osób pisało, no symuluje, no Adrian symuluje, obrywa, Marcin kontroluje sytuację, nie chcesz kontynuować tej walki, więc po prostu siadłeś, poddałeś się. Czy tak rzeczywiście było? Czy w danym momencie Arek, rzeczywiście nie mogłeś złapać Arek, świadomości? Byłem 7 razy w oktagonie, walczyłem z dużo lepszymi zawodnikami niż Marcin i teraz zobacz, sytuacja byłaby inna, gdyby załóżmy, walczymy dwie i pół rundy, ja tą walkę przegrywam i mam sytuację, w której mogę w jakiś sposób z niej wybrnąć, ale nie w sytuacji, kiedy mija pół minuty, ja Marcina obalam, kontroluję go z góry, dla mnie ta walka była, ona była wygrana, ale jeżeli ja nie byłem w stanie jej kontynuować, ja też nie do końca byłem świadomy, skoro lekarz wszedł i lekarz zakończył tą walkę, no to kurwa po prostu przegrał, no i tyle. Czyli ja w tym momencie, nie wiedziałeś, co się dzieje, jesteś. Tak. Czy wierzysz w to, Marcinie? No miał pełną kontrolę z góry, tylko że nie wiedział, co się dzieje, później pojechał na bombach do szpitala, ale generalnie wszystko wie, co było mówione, chociaż był nieprzytomny. Bayer, lepsze jak drużyny nie znajdziecie. Nie ma problemu. W ogóle sensu. Ja wam powiem jedno. 29 analiza grudnia, Marcin, zobaczymy. Analiza tej walki nie ma żadnego znaczenia, bo to będzie jeszcze jeden wpierdoli do domu. Koniec. Czyli 0-2 posłuchajmy teraz, co ma do powiedzenia w tej sprawie Jakub Wawrzyniak, wszedł w środowisko Freak Fightów. Jak ty widzisz, czy symulował, czy jednak naprawdę był tak bardzo ranny? Poczekaj, najpierw wrócimy do waszego tematu. Do tego się odnieść. I też szkoda, że na nagraniu pokazaliście tylko tą późniejszą część tych uderzeń, a nie od samego początku. Wrócimy do tego. Jakubie? No, słuchajcie, to jest sprawa... Czy sędzia nie powinien w tej sytuacji, Marcin, ciebie tam zatrzymać? Bo tam było chyba coś takiego, że nie uderzaj w tej głowy. I ja tu chciałem chwilę wcześniej cię zapytać, czy w tej sytuacji może sędzia interweniować i wstrzymać to? Jest coś takiego. Jest upomnienie, następnie jest ostrzeżenie minus punkt, a następnie jest dyskwalifikacja. Będziesz miał szkolenie. Natomiast... No dobra, ale tam ale nic z tego nie było. Chodzi o to, że w najgorszym dla mnie przypadku ta walka powinna być uznana za no contest. Natomiast przyznanie porażki frajerowi, który wyjeżdża, kurwa, i symuluje na noszach, jak jest po prostu skandaliczne. Bo do czego doszło? Że na ostatniej gali Fame następny, kurwa, postanowił sobie zasymulować. No i jeżeli tak by i Wardęga zdyskwalifikowany. Za co? Pytam się za co? Powinien dostać upomnienie? No to zobaczmy dalej. Jeszcze. A jeżeli nie chcą walczyć dalej? Jesteśmy w idealnym momencie, panowie, ja was pogodzę. Zobaczmy tę sytuację z noszami. Proszę bardzo. Ta muzyka nie jest dobra w tym momencie. Marcin Neyman świętuje również publiczność. Bój, jak będę się znowu ubił. No. Panowie, tak jak wspominałem, pierwszy panel dobiega końca, będzie jeszcze drugi, gdzie poznacie kolejne 4 pojedynki, tak więc nie odchodźcie od telewizorów. A teraz chcemy zrobić wam, panowie, face to face'a. Wiem, jak się skończyło ostatnio, ale fajnie było, gdybyście zachowali tutaj twarz, podeszli do siebie i spojrzeli sobie głęboko w oczy. Jest tylko jedna możliwość tego face to face'a. Ja powiem, nie będę dyskutował. Cała ochrona, która tutaj jest, proszę, żeby opuściła ten obiekt i wtedy mogę zrobić z nim face-to-face. Nie ma problemu. Dobra, biorę to na siebie. A ja mam propozycję tym razem, Marianna, może ustaniemy pośrodku chłopaków, że... Nie, to nie jest dobry pomysł. Ustosunkowywać się do ciebie. Nie jest dobry pomysł. No tak, zapomniałam rzeczywiście. Dobrze, czyli jeszcze raz robimy to? Cała ochrona, proszę, żeby opuściła ten obiekt i wtedy zrobię face-to-face. Takiej możliwości oczywiście ze względów bezpieczeństwa nie ma. No i to bezpieczeństwo jakby obu panów i wszystkich tutaj. No problem. Marcin, ale już powiedziałem, Mateusz, nie poznam je. Jeżeli ochrona opuści obiekt, ale on zrobi i tak face to face, do tego face nie będzie face, się ta pizda chowała za każdym razem, Sławku, za ochroniarzy. Rozumiesz to?
ambasador. Myślę, że to nie jest dobry pomysł, bo będzie tutaj gruba bitka. Nie będzie się tak będzie zachowała. Będzie prawa, teraz lewa, teraz będzie prawa. Od razu. Nie będzie wykorzystywał blasku cesarza. Od razu będzie prawa. On ma dostać w pierdol. I tak to jest jak jedyne, na jak się mu to zakończy. Ja myślę, ochrona, że... jeżeli zgodzi się opuścić obiekt, ale wtedy cały obiekt, nikogo ma tu nie być. Wtedy podchodzimy i robimy face to face. Nie ma problemu. Panie i panowie, przepraszam, wrócimy za chwileczkę do tematu, bo dostałem właśnie bardzo ciekawą informację. Podobno mamy ciekawego gościa na linii. Proszę bardzo. Halo, halo? Halo, halo? Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Lalunka z tej strony. Laluna! Cześć, Laluna. O, proszę. No, jeszcze chciałam powiedzieć wesołych świąt, ale jeszcze świąt nie mamy. Już mamy atmosferę świąteczną. Oj, zdecydowanie. No i sobie tak oglądam. Wszystkich bardzo serdecznie witam, pozdrawiam. I troszeczkę się tutaj zagotowałam leciutko, bo jak tutaj pani taka wyższa, dobrze zbudowana z Sejmu, chroniąca prawa kobiety, wywołuje Monikę dużo chudszą, niższą, na gołe pięści, to może przyjmie pani propozycję ze mną takiej walki? Nie, nie bierz tego. Nie bierz tego. A Laluna udowodniła ostatnio, że potrafi przydzwonić. Naprawdę. Posłuchajmy odpowiedzi. Jestem akurat po operacji bariatrycznej, schodzę z wagi 20 kilo, na pewno będziemy w tej samej wadze. I nie lubię, jak tutaj ktoś tak startuje z grubej rury, gdzie naprawdę trzeba troszeczkę pokory pokazać, a więc... Wystartuje pani troszeczkę z Lalunką. Lalunka, kochana, jedna już mnie straszyła i też wynieśli ją na noszach. Marmonia, ty jesteś chudziutka, malutka, czepiają się wiecznie twojego wieku. Ja też mam 40 lat na karku, jestem starsza, jestem mamą, tak jak i ty. Pokazujemy, gdzie jest siła. Dokładnie, jak pani jest taka wygadana i mocna politycznie, jest siła. To zapraszam na gołe pięści siła do masz w OnlyFansie. Marianno, prosimy jeszcze raz, ponieważ nie było cię za bardzo słuchać, mówisz, że siła jest w OnlyFansie, tak? No w sensie, że Monika ma siłę w OnlyFansie, no to jest jedyne, czym ona może się poszczycić po prostu. A kim ty jesteś, hipokrytko, żeby chciałaś, żeby nie było, żeby nie było Gali Cloud? Słuchaj, kochana, chciałaś, żeby nie było Gali Cloud, a teraz tam kurwa siedzisz? To kim ty kurwa jesteś? Co ty pokazujesz? Jaką ty jesteś? Jak ty pokazujesz prawa kobiety? Jak najpierw chcesz tą galę zlikwidować, a teraz tam siedzisz i wyzywasz Monikę na dwoje pięści. Jak chcesz, to ci pokażę, jak w tym świecie się zachowuje. A Laluna walczyła na tej drugiej gali, więc bezpośrednio no, to ją dotyczyło. Znaczy... Dokładnie, prawie by do tego nie doszło. I moje starania, moje kurwa treningi, moje tego, a teraz pani tam siedzi. Oczywiście my się nie znamy, z wielkim szacunkiem. Szkoda mi się Moniki zrobiła, bo jest chudziutka, malutka. Z szacunkiem. Z wielkim, jakim wielkim szacunkiem? W sensie, że pani używa wobec mnie inwektyw i pani do mnie mówi, że z wielkim szacunkiem? To co jest wyznacznikiem ja szacunku zatem? A ty jak uszanowałaś panią Monikę, że wyzywasz ją, jaki ona ma wiek i od OnlyFansów? A ty co sobą reprezentujesz, jak siedzisz tam? Reprezentujesz politykę, kurwa, w klaucie, de frikach? Kobieto! O czym ty mówisz? Przecież ja stwierdzam tylko fakty. Gdyby ktoś mi powiedział, że mam... mi szczerze, kochanie, że zderzyłaś się ze światem takim, że to nie ty w Sejmie siedzisz tam i będziesz pierwsza gadała, tylko ja tu mam przewagę gadki i teraz ty mnie będziesz słuchała. A jak? Do Sejmu? Sztywniutko. Słuchaj, tam jest bardzo wielu streamerów. Poczekajmy, ponieważ pani ma jako rozmawiać. Mi jest ciężko ustosunkować się do monologu, tak? To teraz no ja wiem, że dla siebie. Ciebie to jest ciężko, bo to nie jest Sejm, tylko fikfajty. A więc uważaj, gdzie jesteś. Jak ale jaki Monikę Sejm? Na ja nie jestem politykiem, proszę pani. Znaczy nie, no tam wywodzisz się z tych wszystkich swoich tam, kurwa, ty wiesz o co chodzi, no nie będę mówić. Bardzo bawi mnie, to proszę pani. Jest to żona polityka, tak? Tak. Lalunka. Dobrze, znaczy, koniec końców, przede Laluna. Przede wszystkim... ciężko mi się odnieść do... Nie wiem nawet, jak pani ma na imię, bo rozumiem, że Katarzyna, Laluna... Laluna Aleksander. Pani Katarzyna, możesz mi mówić Kaśka, nie ma problemu, możemy przejść na ty. Pani Katarzyno, nie znam. Lubię hipokryzji, przychodzisz tam, kozaczysz się, chcesz na gołe pięści walczyć. Dobrze, posłuchajmy odpowiedzi. Czy pani Marianna Schreiber chce zawalczyć na gołe pięści z Laluną? Zapraszam. No przecież powiedziałaś, że jak nie zawalczy Monika z sobą na gołe pięści, to odchodzisz. To teraz nie odejdziesz, bo to ja cię wywołam. Ale Lunka, sobie poradzę, dam radę, spokojnie. Spokojnie, no bo wiesz, ja nie lubię czegoś takiego. Wchodzi tam, kozaczy się na wizji, a no, to jest taki... No chcę tu warunki świat... stawiać i rozstawiać na no, wszystkie pokądy. No dokładnie, pokądach. Kurwa, i cały czas ci w twarz wyzywa, ile ty masz lat, on i fancy, kujemuje, a cała zamknąć tą galę, a siedzi tam, kurwa, na krześle i teraz jestem bardzo szczęśliwa, że jestem w Federacji Cloud, ale kurwa, parę miesięcy temu chciała ją zamknąć. Laluna, dawaj, uważaj, bo Marcin się nam udusi tutaj. Najpierw nas poddusił gaśnicą, a teraz sam się udusi. Chcesz się jakkolwiek ustosunkować?
Chciałaby, znaczy, ja ale próbuję nie piąty raz, ale niestety się nie da. No, w tym świecie akurat się nie przebierze, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Dobrze, oddajemy głos Mariannie. Proszę. Bardzo dziękuję. Tylko szybko, bo nie lubię długo słuchać. Dobrze, proszę, proszę. Pani Katarzyno, jeżeli uraziła panią moja postawa tutaj w tym miejscu, to panią przepraszam. Ale wręcz przeciwnie, ja czekam na gołe pięści. No ja nie mogę się... Ale Kasiu, pozwól dokończyć Mariannie, proszę. A jakie pozwól, kurwa, ty Kasia, no proszę. Znaczy no... Bo mniejszego fajnie startować, nie? To teraz startuje pani do kogoś. Zaraz głosami. Marianna, ponieważ musimy zmieniać panel, tak więc Zelona, bardzo ci dziękujemy. Marianna, proszę odpowiedz i będziemy zmieniać panel, ponieważ musicie znaczy, poznać jeszcze pozostałe pojedynki. Przede wszystkim widzę tą przewagę choćby w tym, że między dwiema kobietami tutaj, panią Moniką i panią Katarzyną jest jakaś relacja zaciśniona. Nie, ja panią też bardzo uwielbiam, bo ja zawsze chciałam zobaczyć na gołe pięści, więc jeszcze bardziej panią kocham. Tak więc, pani Marianno, czy pojedynek na gołe pięści z Leluną wchodzi w grę? Ja zaproponowałam ten pojedynek Monice. A ja proponuję pani, a to ja jestem cesarzową Klauta. O, Marcin, to znaczy, tego się nie wiedzieliśmy. Ja o tym nie wiem, Marcin. To chyba nie wiedziała. Marcin. To nie jest tak, jak myślisz. Marcin, a żona wie? A ty się nie odzywaj tam cesarzu, kurwa, pomalisz. Marcin, ja pytam, czy żona wie? Ja uznaję twoje panowanie damskie, cesarskie, absolutnie. Tak, więc no, super, odpowiedź, Marianno, prosto z mostu. Czy w razie czego zawalczyłabyś z Leluną tak, na gołe pięści? Nie. No i proszę bardzo, kto tu się osrał? To teraz pani nie zobaczy, jak pani nie wyjdzie na gołe pięści. Znaczy, ale przede wszystkim... Ale co? Ale to mówią górale, kurwa. Znaczy... To jest tak, no krótko. Nie, pani ze światem takim, że jeszcze pani nie była. Powiedzieć. No nie może pani się powiedzieć, bo to są freakfighty, a nie kurwa jakieś stanie z mikrofonem i wołanie prezydenta. Dobrze. Boże, moi drodzy, ja musimy kończyć telefon. Jak można mieć 40 lat i co drugie słowo przeklinać po prostu. No. A widzi pani, we freakfightach wszystko jest możliwe. Życie jeszcze. Jak się chce, to można. Ale mam to jest tylko polski język, pani. Jak pani ma imię? Nie, to jest bez sensu. Dobrze, Mariana, bardzo ci dziękujemy, ponieważ musimy zmieniać panel. Musimy być panelem numer 2. Tak więc dziękujemy bardzo za telefon. Wesołych świąt, pozdrawiam. Wesołych świąt, Kasia. Wesołych jeżeli chcesz, to w jednym zdaniu proszę odpowiedz teraz lub w dwóch zdaniach. W dwóch zdaniach poproszę. Przede wszystkim szanuję panią Katarzynę za odwagę, z którą tutaj zadzwoniła i zaprezentowała swój poziom, czyli wystawiła świadectwo samej sobie, bo przecież właśnie o to w tym chodzi, że osoby, które uważają, że w taki sposób powinny się zachować, same o sobie wystawiają świadectwo. To pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że tutaj Monika jest bardzo zadowolona, że zadzwoniła sprzymierzeńczyni jej tutaj postawy i zachowania. Ja nie znam pani Katarzynę, tutaj pseudonim Laluny, i ciężko mi jest się ustosunkować do jej osoby. Natomiast teraz sytuacja jest między mną a Moniką i ta sytuacja dotyczy tylko nas. I nie rozumiem tutaj osób trzecich. Ja zaproponowałam to tylko i wyłącznie dlatego, że od początku Monika zarzuca mi hipokryzję level master w każdej dziedzinie mojego życia, nie znając go. Dlatego to zaproponowałam. Pani Marianno, to nie chodzi o to, że się wywyższam. To nie chodzi o to, że się wywyższam, proste. Tylko po prostu nie usłyszałam niestety, ponieważ teraz miało być dwa zdania. Dobrze. To było zdanie podwójnie złożone. No. To było pięknie poskładane, a ja wam przedstawię rozpad jazdy, moi drodzy. Kończymy panel numer 1, chwila przerwy, a następnie odbędzie się zaprezentowanie wam dwóch kolejnych starć, a później będziecie mieli panel drugi, gdzie Denis, Załęcki i Wielki Bu, a także jeszcze dwie inne pary przedstawią wam się i będzie tutaj się działo bardzo, ale to bardzo dużo. Na sam koniec chciałbym tylko powiedzieć, że Jakub Wawrzyniak oraz Tomasz Hajto będą mieli swój program już za kilka dni, gdzie będziemy mogli więcej porozmawiać z Jakubem, ponieważ dzisiaj działo się tu bardzo dużo i nie miał swojego prawdziwego rywala. A na ucho dostałem jeszcze informację, że bardzo, ale to bardzo prosimy o to, aby na zakończenie panu numer 1 Marcin Najman i Adrian Cios proszę podeszli do siebie. Jak najbliżej jest to możliwe. Ochrona, proszę wyjść. Jeżeli proszę mogę prosić, to zapraszam panowie. Proszę o opuszczenie przez ochronę obiektu. I ci zachowaj, i wówczas, zachowaj ale klasę. Ale nie ma, nie będzie się... Ta, zachowaj klasę. Nie Adrian, będzie proszę się też Maciasz chował za ochroną. Nie będzie się też Marcinie. Maciasz chował będziesz się zmierzał do czegoś poziomu, to ty to po prostu... Ale jak ja mogę stawać z takim... A nie możesz się zbliżać do poziomu... Marcinie, musimy nie, zaczynać panel nie, numer 2. Nie będzie żadnego face to face. Pokaż, że jesteś ponadto. Ale jak ponadto? Proszę o opuszczenie ochrony i wtedy zrobimy face to face jak należy, kurwa. Dobrze. Co będzie, kurwa, się znowu za ochroną chował? Koniec tego, kurwa! Albo go napierdalamy frajera, a co to za jakieś, kurwa, stawanie? Co
to za jakieś stawanie? Proszę opuścić ochronę i kurwa zrobimy face to face. Raz za porządnie, kurwa. Marcin, bo ja się boję. Nic się nie boję. Co? Ja cię osobę najmana? No cóż, w takim razie, panie i panowie, nie odchodźcie od swoich ekranów. Już za chwilę panel numer 2. Bardzo dziękuję wszystkim z panel numer 1. Marcin Najman, Adrian Cios, Monika Laskowska, Marianna Schreiber, Sławomir Peszko, Jakub Wawrzyniak. Za chwilę poznacie dwa kolejne pojedynki Santa Claus. A wy wykorzystajcie ten czas, żeby ogarnąć bilety! Jestem Fortuna. Jestem zawsze tam. Gdzie jest jakiś powód do kibicowania? Zawsze z tymi, dla których sportu to święte! I z tymi, dla których jest zawsze dobry moment. We have felt the ground shake and the air shattered, generating power equivalent to 10,000 automobiles with their accelerator on the floor. Zawsze tam, gdzie coś się dzieje. I tu, gdzie może wydarzyć się wszystko. Fortuna. Jestem Fortuna. Yeah.
No i panie i panowie, jesteśmy z powrotem. Już za chwileczkę rozpoczniemy drugi panel, ale zanim to nastąpi, poznajmy bohaterów kolejnych pojedynków. Cloud MMA ma to do siebie, że za każdym razem dodaje coś nowego, coś interesującego. Na drugiej gali był to pojedynek Boro na 10. 10 śmiałków podjęło jednego legendarnego bohatera internetu. No i on oczywiście poradził sobie super, ale oni też pokazali się z bardzo dobrej strony. I teraz na trzeciej gali, już za chwileczkę, już za około 2 tygodnie, zobaczycie ich w starciu 2-2. Panie i panowie, przed wami Mavs oraz Świstak kontra Szwedos i Banerski! Naprawdę mocna ekipa, srogiego wpier... No nie chcę powiedzieć co. O, proszę bardzo. Świstak jak zawsze ubrany. Siemaneczko, cześć, cześć, dzień dobry. Witamy panów serdecznie, to będzie mocny pojedynek 2-2, natomiast ja widzę jedną osobę, która się mocno wyróżnia. O co chodzi, Świstaku? Ładne buciki. No, ja słyszałem, że jakaś walka 2-2 ma być, jakaś surówka, no to jestem, tak? Któż to ci? To ci? Tak. Nie, no dobra, no ten to jeszcze coś tamten, ale... Serio? Tego jazdę. No to elegancko! A ten wąsik taki lata 80. Nie, filmy dla dorosłych. Dobra. Panowie, słuchajcie, okej, możemy się bić, to jest 2-2, ale mają być jakieś zasady, tak? Jakbyś ten mógł ten, bo ja nie wyglądam, ale ja prawo ulic studiuję. Proszę, słuchajcie, jak mamy się bić, to mają być zasady. A księga ustawki 2-2 mówi jasno. Świstaku, wąs ci się... Gdzie? Naruszył. Gdzie? Co? Serio? Nie, to... Kto dezerteruje i kolegę w walce zostawia, ten ma wpierdol. Także walczymy do końca na pełnej kurwianie. Kto choć boi nóżka, rączka i wychodzi do klatki, albo ktoś spadnie w parter, dostanie bombę i już nie walczy. On walczy do końca. Rozumiemy się? Elegancko. Drugi podpunkt. Kto widzi, że twój kolega dostaje wpierdol... Nie, przepraszam, jak widzisz, że twój kolega dostaje wpierdol, obróć się i rywalowi bułę w łeb wypierdol. To jest... Wspaniały rym. Powa, tak? Adam, to jest walka. Ja przyszedłem z młodszym bratem, on tu wyjaśnia. Musimy to sobie wspierać nawzajem. To nie jest tak, że jak ja się będę z nim bił, nagle wiesz, nagle nic się dzieje, on na ciebie wjeżdża, jest nagle 2-1. Musimy sobie pomagać. Ja widzę, że kolega... A to my się nie bijemy przeciwko sobie? Co? Nie bijemy przeciwko sobie? Przecież tu masz, kurwa, ich. Tak. Panowie, walczycie ze Świstakiem. No właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj chłopaki się śmieją, ale Banerski i Szwedo średnio. Was to chyba nie bawi, co? No, trochę cringe, kurwa, no. Co mam powiedzieć? No jest, kurwa, cringe. Jest... Ja coś powiem, bo oni nie wiedzą, po co tu przyszli. To jest bitka jak pod sklepem, 2-2. Mamy tutaj faceta, który nawet przypomina taką osobę. Wczoraj mu na piwo piątkę dorzuciłem, także... Dobrze, panowie. Nie wiem, czy piątkę mi rzuciłaś. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, kto będzie się bił z kim. Na pewno będzie szybko. Myślę, że pierwsza runda i koniec walki. Natomiast w tym momencie zróbmy podwójny face to face. Zapraszam, panowie. I później oczywiście możecie się wymienić. Mordo, coś my z nimi walczymy, ty. No. Ten wąs czymś tam trząsł. Co? Boisz się? Widzę strach w twoich oczach. Nawet nie patrzysz mi w oczy. Widzę strach w twoich oczach. Bo nie muszę. Ale to został dobry chłopak. Szkoda, że w MMA nie jest, bo... Dobrze, panowie, zmieniamy się w parach. I to będzie walka otwarcia. Znaczy, jeżeli się zmienicie obaj, to nie za dobrze wam to wyjdzie. No, Świstak. Dobrze. I kolejny face to face. Nieważne, że nie ogarniają, ważne, że się dobrze biją. Co by nie było, Santa Cloud, gala 29 grudnia, to będzie pierwszy pojedynek, który uświetli nam kartę walk. I mamy nadzieję, że tutaj będą duże emocje i będzie wielki ogień w klatce. Będzie? To będzie, będzie. Będzie, kurwa, co ma nie być? Będzie, kurwa, kocioł ostry, no. Tornado, kurwa, przejdzie. Wyjaśnimy w oktagonie. Dobra, panowie, to ja zapytam w takim razie, który z was zostaje do końca? Który z was zostanie do końca, który z was nie zostanie wyeliminowany? Ja, kurwa, zostaję. No nie wiem. A to jak to działa? A ja nie wiem. To co my robimy w końcu, tak? Co my w końcu, jak to wam wyjść, ten? Nieważne, ważne, że ładny jesteś. Panowie, to jest koniec tego face to face'a. Dziękujemy i widzimy się już na konferencji prasowej. Chciałbym tylko powiedzieć jeszcze, że wyjaśnimy wszystko w oktagonie z chłopakami, a jutro zaczynamy nasz projekt Mavs House, także obserwujcie nas na YouTubie i zobaczcie, co będzie się działo. Pozdro. Trzymamy kciuki. Pewnie Gustaw będzie jednym z gości. Bardzo dziękujemy, a to nie jest ostatnie z ogłoszeń, ponieważ jeszcze poznacie jedną parę, zanim zaczniemy panel drugi. Arku, czyń honory. Tak, właśnie już za chwileczkę poznamy niesamowite sportowe starcie, które myślę rozwali wam głowę, ale zanim to nastąpi, przypomnę wam, kochani,
kochani. Gala Cloud MMA 3, Santa Cloud zbliża się wielkimi krokami. Pamiętajcie, gala już za nieco ponad 2 tygodnie. Cloud MMA 3 po raz pierwszy nie w sobotę, a w piątek. 29 grudnia zobaczycie 8 pojedynków, wielu debiutantów, rozwiąże się wiele konfliktów. Bilety VIP są dostępne na goingup.pl. Ogarniajcie, nie czekajcie, naprawdę warto, bo będzie to też gala szczególna, właśnie VIP-owska, więc naprawdę warto zainteresować się tym once in a lifetime experience. Sprzedaż pay-per-view z nowym dostawcą Stream Online rusza już niedługo. Sponsorami Cloud MMA są oficjalny bookmacher Fortuna. Zakłady na Cloud MMA dostępne wyłącznie u naszego sponsora Fortuny. Galę możecie obstawiać na stronie efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z pakietu na start od Fortuny. Za każdą rejestrację otrzymujecie, za każdą pełną rejestrację otrzymujecie 20 zł na typowanie wyników gali. Podczas rejestracji wystarczy podać kod Cloud. Dalej lecimy ze sponsorami. Hotpay, system płatności internetowych. Overlord, producent najlepszych akcesoriów sportowych i sprzętu treningowego. Z kodem Cloud MMA otrzymacie 10% zniżki na asortyment. Extreme Hobby, producent zaawansowanej technicznie odzieży sportowej. Muscle Graphy Nutrition, najwyższej jakości suplementy. Użyj kodu Cloud MMA, by uzyskać 20% zniżki na cały asortyment. No i patron medialny organizacji to oczywiście Super Express. Wiem, że tego sporo, ale dzięki temu możemy robić takie przepotężne gale, więc naprawdę warto oddać hołd sponsorom. A już teraz przywitajmy bohaterów kolejnego niesamowitego pojedynku. Panie i panowie, przed wami Wojciech, rekordzista Sobierajski i jego przeciwnik Grzegorz Szuli Szulakowski! No, niesamowity pojedynek. Witamy panów serdecznie. I również pierwszy raz między wami gwiazda MMA kontra były amatorski pięściarz, człowiek znany z tego, że bije wszelakie rekordy. Ostatnio walczyłeś z Pająkiem, mam wrażenie, że tutaj wyzwanie pięściarskie na moje rękawice jeszcze większe. To jest legenda polski sportu walki, więc tutaj oddaję wielki szacunek i myślę, że to jest w ogóle takie wyróżnienie dla mnie, że ja taki tak naprawdę amator, bo ile ja trenuję te sporty walki, teraz to 2 tygodnie. Teraz to amator, Wiecie co, my jesteśmy tutaj stypiarzami, jesteśmy takim aspektem sportowym, można powiedzieć, w tym świecie. Zapchaj dziurę. Zapchaj dziurę, dosłownie. Dwaj stypiarze, ale porządne dwa charaktery, które już 29 grudnia pokażą, kurwa, naprawdę konkretną robotę. Oglądajcie, wykupujcie pay-per-view z mojego linka oczywiście i zapraszam na Instagram. Ostatnio pokonałeś pięściarza, bardzo uznanego Rafała Jackiewicza. Tym razem walczysz z amatorskim pięściarzem, który miał bardzo dużo pojedynków na swoim koncie, ale z bardzo zaskakującym charakterem dla wielu osób. Czy to może być trudniejsze wyzwanie niż pojedynek z taką znaną osobą jak Rafał Jackiewicz, bo chociażby warunki fizyczne są zdecydowanie inne? Wiesz co, myślę, że tak, że to jest o wiele mocniejszy dla mnie rywal jak Jackiewicz. Wiadomo, Jackiewicz ma delikatne przejścia życiowe ostatnimi czasy, troszeczkę przytył, oczywiście nie ujmując mu, miał wiele problemów związanych przed tą walką, tak jakby moją z nim. No tutaj wiadomo, większy zasięg rąk, dobry ruch na nogach. Jak dla mnie, rywal się zgadza, wyzwanie się zgadza, ja tylko odbieram telefon, mówię tak. No i co najważniejsze, siano się zgadza. Jesteśmy już nauczeni, Wojtku, na sam koniec, zanim zrobimy wam face to face'a, że osoby, które robiły bardzo długo pięściarstwo w swoim życiu, kiedy dostają zawodnika nie z tej płaszczyzny, ale ogólnie z MMA, to zazwyczaj w tym pięściarstwie, choć w walkach na małe rękawice, są w stanie sobie doskonale poradzić. Czy tutaj jest właśnie ta tajemnica sukcesu, że nie boisz się? Bo gdyby ta walka była w MMA, to wiadomo, no, że tutaj Grzesiek byłby ogromnym faworytem, a tutaj jestem ciekawy, jak w ogóle będzie widział to bookmacher. Ja też jestem mega ciekawy. Myślę, że Grzesiek będzie faworytem, że na niego będzie koło 1,50, na mnie koło 3,0. To będzie wyrównane. Wiadomo, tu kolega ma 100 walk w boksie amatorskim. Nawet wygrał z Kasiuszem swojego czasu. Więc myślę, że będą wyrównane lub delikatnie będzie jakby większym faworytem. Ja tutaj... To z tego względu, że trenował boks. Ja tak ze swojej strony powiem, że wychodzę bez żadnej presji do tego pojedynku, bo tak jak mówiłem, samo wyjście z Grześkiem do walki to jest takie wyróżnienie dla mnie ogromne, że nie trenując na co dzień sportu walki, bo naprawdę ja od 2 tygodni ćwiczę pod tą... przed tym pojedynkiem, wcześniej kilka tygodni przed walką z Pająkiem i z Hassanem, mogę wyjść do mistrza Fenu i do zawodnika, który walczył o pas KSW. I to jest właśnie całe piękno tych freak fightów, że amator spotyka się z zawodowcem w jakiejś tam płaszczyźnie, gdzie mogą nawiązać walkę i będziemy się bić. Natomiast z tego co wiem, to ty już niedługo, bo dokładnie za 2 dni masz pobić rekord w wiszeniu na drążku, a zdjęcia twoich dłoni po wiszeniu na drążku są katastrofalne, zawsze masz zdarte do krwi. Jak ty chcesz walczyć w momencie, kiedy za 2 dni ty będziesz miał pewną kontuzję, bo chcesz wisić na drążku ponad 30 minut?
Po pierwsze zapraszam Was do śledzenia mojego rekordu. To będzie już w ten piątek o godzinie 19. Rekord polski wynosi 38 minut. Piszenie na drążku. No i trzeba będzie to przebić i rzeczywiście to się wiąże zawsze z tym, że ta skóra się zrywa po jakimś czasie, ale już tyle razy tą skórę miałem zrywaną, że myślę, że wiem jak to zrobić, żeby jeszcze tego samego dnia od razu po tym piszeniu przygotować się na Szuliego. Czyli co, rozumiem, że tutaj motto tak samo przy rekordzie, jak i przy tej walce pozostaje to samo co zawsze, czyli tylko zwycięstwo, tak? Hasło jest zawsze to samo, tylko zwycięstwo. Powiem szczerze, że ja w to wiszenie i tą kontuzję, aż mi ciężko to połączyć, ale panowie, face to face zapraszamy Grzegorz Szulakowski kontra Wojtek, rekordzista Sobierajski. Jest różnica w wzroście. Szacunek dla Szuliego za czapeczkę Chicago Bulls. Zobaczymy, który z nich okaże się Jordanem, który Pippenem, bo to, że obaj są bardzo mocni, to wiemy już w tym momencie. Bardzo ważna informacja również. Panowie mają bardzo ciekawe życiorysy, więc będziecie mogli zobaczyć specjalny roast, gdzie panowie będą się mogli ze sobą zmierzyć już za kilka dni roast Szuli kontra rekordzista. A teraz dziękujemy Wam bardzo i już za chwilkę pokażemy Wam drugi panel naszej dzisiejszej naszego dzisiejszego programu Roast Special. Zostańcie przed odbiornikami, bo zaraz będzie się działo. A właściwie to lecimy bez reklam. Tak, no to jak bez reklam? To bez reklam, co będziemy? Lecimy na live'ie. Kochani, przywitajcie ich bardzo gorąco. Najpierw ci bohaterowie, których doskonale znacie i na których bardzo mocno czekacie, bo tutaj jest potężny konflikt potężnych chłopów, więc będą też potężne grzmoty w klatce. Panie i panowie, przed wami Dennis Bad Boy Załęcki! I ręce połamane, wiadomo, oczywiście, po co to zrobiliśmy, nikt tego nie wie. A jego przeciwnikiem będzie Patryk Wielki Bu Masiak! Dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie w Cloud. Witam pana kapitana. Lecimy dalej. I teraz już możecie poznać nowych zawodników i kolejne bardzo ciekawe zestawienia. Przed wami Marcin! W końcu, nie? Siwy! Witamy. Zapraszamy. Utytułowanego polskiego pięściarza. Ja będę. Niepokonanego Marcina Siwego. A jego przeciwnikiem będzie Wasyl Kałycz! Zawodnik walk na gołe pięści. Bardzo mocny Wasyl, który ma swoją historię z Denisem Załęckim. No, panie i panowie, jeśli nie Monika Laskowska i Marianna Schreiber, to myślę, że panowie tutaj mogą dowieść. I lecimy dalej. Błażej Augustyn! Były piłkarz, siema, który ostatnio pokonał siema u nas w klatce Dominika Pudzianowskiego. Kolejne akcenty piłkarskie, kolejne akcenty sportowe, no i oczywiście przeciwnik Błażeja, Zbigniew Bartman! Siatkarz reprezentacji Polski, siema, który ostatnio, cześć, oberwał od swojego rywala, że się go boi, a dzisiaj widzimy, że no, ze sobą zawalczą. No, to mamy wszystkich, zasiadamy i rozmawiamy, bo jest o czym. Zdecydowanie jest o czym. Na dzień dobry, kiedy zapowiadaliśmy Wielkiego Bu, ja tylko widziałem, Denis, że ty się śmiałeś dość głośno. Dlaczego? Ja się zawsze śmieję. Okej, okay, myślałem, że jakieś podwójne dno. Jeszcze raz? Myślałem, że jakieś podwójne dno. Nie, absolutnie. Ale ja słyszałem. Reagujesz stres. Ale ja słyszałem, że mówiłeś też w końcu, w końcu. Ja? Że ja się stresuję? Reagujesz stres, nie? Nie, gdzie? Denis, ale widziałem też, że mówiłeś w końcu, w końcu. Cieszysz się na tę walkę, tak? Ja się bardzo cieszę, ale kolega jeszcze bardziej. No dobrze, ale się doczekał. Ale ta wersja była zmieniona kilkukrotnie. Ta walka będzie, nie będzie, dasz mu tę walkę, nie dasz mu tej walki. Dlaczego nie chciałeś mu tej walki dać i dlaczego ostatecznie tę walkę mu dałeś? Nie, to nie jest tak, że nie chciałem dać. Miałem dużo zawodników przed nim ustalonych i to tak naprawdę nie zależało też ode mnie. Okay. Była też wcześniej możliwość, no ale federacja poprzednia, zamiast to jest teraz ta, zamiast tamtej tak naprawdę, no to tamta nie chciała tutaj kolegi swoje szeregi wziąć. No i dlatego chyba... Uśmiecha się, chyba nie wierzy. Powodów. Mieliśmy dużo możliwości. I dlatego. Nie? Jeszcze raz. Ale głośniej, głośniej. Mówię, dużo mieliśmy możliwości się bić, ale cwanie, już zbijasz termin. Weź mi wytłumacz teraz, bo ja do teraz nie rozumiem, czemu my się nie bijemy w boksie, bo mieliśmy wybrać tylko, czy się bijemy w małych rękawiczkach, czy bez. Bo ja wiem, że gadaliśmy, ale wytłumacz to, może ja jestem za mało inteligentny, żeby to pojąć. No, jeśli naprawdę jesteś tak mało inteligentny, no to... No, to jestem, dlatego wytłumacz, czemu my się nie bijemy w boksie. Bo na pewno wszyscy wiedzą, dlaczego się nie chce bić w boksie. No słuchaj, myślę, że jak zapytasz tutaj wszystkich, to ci każdy opowie.
Ale ja się ciebie pytam, z tobą się biję. Czemu się nie bijemy w boksie? Dlatego, bo będę kopał. Bo to, boksie? Bo to jest, no kurwa, ty ile już miałem walk w boksie, że kopałem. Bo ty chyba boksujesz. Czy też kopiesz w boksie? No jak w boksie będziesz kopał? Normalnie, kurwa, może być taki kurwa odruch. Miałem walkę z Cyburskim, kopnąłem, kurwa, tak? Ale co, nie rozróżniasz ręki? Nie, nie rozróżniam, kurwa. Kurwa, to będę się chciał bić, jeszcze się będę bił w tym małotek, kurwa. Kurwa, i pierogów sobie do dupy nie nawrzykał. Jeszcze raz. Mówię, żebyś na Wigilii nie pomylił, kurde, ust z dupą i sobie pierogów do dupy nie wepchnął. Możesz pomylić, ja nie mam problemu z myleniem ręki z nogą. Ale dobra, będę chciał, to będę mylił, kurwa. Będę chciał, to cię będę obalał, a tobie pójdę do tego, ty. Nie ty ustalasz zasady walki. Co? Jak ja ustalam zasady walki? Mówię, nie ty ustalasz zasady walki. No bo była z grubsza ustalona, nie? A nie, nic nie było z grubsza ustalone. To poczekaj. Kiedy było ustalone? Dobra, bo musisz kopać. To czemu na drugi dzień, jak mieliśmy bić się w MMA, to dalej się nie bijemy w MMA? Ale kiedy mieliśmy się bić w MMA? Kto tak powiedział? Kurczę, z federacją była rozmowa, kurczę. A potem jak, bo musisz kopać, bo nie rozróżniasz ręki z nogą, ja miałem, to na ale ja miałem propozycję, że tak, MMA? Tak, bo nie wiesz nawet, bo nie masz na tyle jaj, że nie klepnąłeś walkę, a za czym? Czym klepnąłem tata? Walkę? Nie było kurwa ustalone, nie balkuja. Ty, nie było kurwa ustalone, że będzie kurwa jakiś boks i mnie wkurwiaj. Na chuja teraz palisz, kurwa? Opisujesz się? Czy co, kurwa? Ale co, ja mam ci wywlekać, ale kurwa? Ale po chuja palisz, kurwa? W kontrakcie mam MMA, K1, ale box, kurwa, więc chuja nie pal, żeby był kurwa boks zakontraktowany, gościu. I weź, kurwa, nie okłamuj, bo już nie wkurwiasz, kurwa. Nie dogadałeś się, rozmawiaj, nie kurwa, normalnie, nie była a nie, kurwa, kłamiesz. Kurwa gala, kurwa, pod boks? Jeszcze raz. Cała, kurwa, gala nie była klepnięta pod to, ale że się byli w boksie? Ta. No nie, no absolutnie, się, że nie. Znowu dajesz słowo honoru, którego nie rozumiem. Absolutnie, że nie, kurwa. Absolutnie, nic nie było klepnięte pod boks, ty, kurwa. A potem jak się już wycofałeś z tego boksu, to kurde, kto? Ty się wycofywałeś, czy tatuś za ciebie musi się tłumaczyć? Ale co ty pierdolisz, kurwa, za farmazony, ty? A co ty wpierdalasz to mojego ojca, kurwa? Nie wpierdalam, się z sobą, tylko, kurwa, a nie wpierdalasz to mojego ojca, dogadujemy się, kurwa. Broń Boże, nie rzuciłbym się, ani nie wytykał nic swojemu tacie, kurwa. To się, kurwa, jest, zajmi naszą walką, kurwa, a nie moim ojcem, kurwa. Kurwa, tylko jej unikasz, kurwa. To pochuj go wpierdalasz to. Bo kurwa, nie tłumaczysz się, kurwa, sam za a swoje, ja się, kurwa, ja babole. Ja się nie muszę nikomu, kurwa, tłumaczyć, kopia, szczególnie, kurwa, tobie. Bo nie odpowiadasz mi za się, kurwa, w K1, czy, kurwa, tak okopiasz, nie będziesz mógł chodzić przez najbliższe 2 lata, kurwa. Co? Jajco, kurwa. To 2 lata? Co? Nie będziesz mógł chodzić przez 2 lata. Boisz się, kurwa, K1, czy co? Kurwa, ze śmiechu. A to czemu nie możemy się bić w MMA? Też się boisz? Jeszcze raz. W MMA czemu się nie możemy bić? Słuchaj. Bo teraz co teraz mylisz, kurwa? Teraz nie robiłem, bo miałem, kurwa, operację, chłopie. Aha. Teraz się bije w K1, się bijemy w K1. Operacji nogi, w której możesz kopać, a nie możesz robić parteru. Ja pierdolę, widzisz, jesteś bez mózgu. Właśnie mózgiem, dlatego próbuję bez to weryfikować, nie zrozumiem. Nie osobami, wiesz, jak przy zapasach jest po operacji po kolanie, kurwa. No i możesz kopać. A mogę parteru kopać. Nie możesz. Ja pierdolę, co za kurwa gość, ty. Ale lepiej to ten, nie boksować z bokserem, nie zapasy z zapasnikiem nie robię. Tak, zawsze ci formuła nie pasuje. Z Romielańczukiem, kurwa, też byłeś. Kurwa, brońcie Boże, K1, bo boks. Teraz brońcie Boże, boks. Nie, bo... byłem jeszcze okopany, teraz już jestem okopany, już spokojnie. Okay. A z Romielańczukiem w MMA nie mam absolutnie szans, to po co mi się pchać w MMA? No czemu nie bijemy się w MMA? Tak samo jak ja myślę teraz bić tutaj z Wasylem w boksie, no to po co mi to, skoro nie mam szans w boksie, bo jest dobrym bokserem, po co? Szukam tam, ja szukam możliwości. Ja wolałbym się bić z nim niż z tobą, nie? Tak naprawdę, tylko kurwa... No to się bij. Z miłą chęcią. No jeżeli dasz mi, pozwolisz mi, wiesz, to ja z miłą chęcią wyjdę, to bo chciałbym bardzo wyzwania, a nie, kurwa... No to tak zobaczymy, kurwa, zobaczymy. Jeszcze ja jestem. No właśnie, Marcin, chciałem zapytać, jak to się... Przeżyć po jednym, później mogę być Zobaczymy na koniec, co się będzie miał. No właśnie, Marcin, chciałem zapytać, jak się ty w tym wszystkim czujesz, no bo teraz trochę zostałeś pominięty, tutaj mamy jakieś tango w trzech. Dziwnie mnie tu usadziliście, ten tak. Ja mówię, że teraz robię walkę pomiędzy wszystkim i tyle. A później następno robimy bólu. Czyli już tutaj Wasyl dobrze korzysta z Federacji Big Fight. Nowyk jeszcze nie zdążył się rozpocząć. Pierwsze zdanie sobie walkę wynegocjował. Nie ucieknie, bardzo dobrze, natomiast chciałbym skończyć jeden temat. Bijecie się w K1 na małe rękawice, tak? Tak. Potwierdzacie obaj. Nie wiem, ja to już powiedziałem, że wyjdę, kurde, w czym jaśnie, kurde, panisz będzie chciał, bo jak nie masz jaj się bić normalnie, kurde, jaj, no ja kurwa, się dostosuję, no. Ty, odgadanie o jajach, kurwa, to mi nie pierdo, bo ty, kurwa, nie masz jaj, chłopie. No to bo ty, kurwa, nie masz jaj. No czemu się to, że bić się, kurwa, na solówkach i na jeden, to może masz jaja, bo jesteś fighter i się napierdala. Ale z drugiej strony, kurwa, nie masz jaja, więc nie pierdol mi, kurwa, o jajach, no chłopie. Jak o gównie, kurwa. W tej twojej, kurwa, bo się wkurwiasz, chłopie, ty. Takim pierdoleniem, ty. Pierdolisz, że nie mam jaj, bo co, bo się nie chce bić w boksie, kurwa? Bo się bije w K1 z tobą? Czy ty jesteś, kurwa, normalny? Cały czas, kurwa, nie dość, że uciekasz od walki, to teraz formułami, dobrze, powiedz mi, czym się będzie, kurwa. Dobra, czym się będzie różniła walka bokserska od MMA? Bo będziesz mógł kopać, kurwa, no to chyba lepiej jeszcze, kurwa, tak? W MMA też chyba mogę kopać, nie? Kurwa, teraz mówię o K1, kurwa.
no to mamy pełną formułę, no a może w ogóle olejmy zasady i rundy, niech nas wpuszczą do klatki, kurde, i załatwmy, po prostu wyjdzie jeden. Olejmy zasady. Zasady już mogliśmy, kurwa, ale dalej. Ale to olejmy zasady, niech a będzie, ty, tylko nie żeby będziesz, jeszcze klatkę zamknąć, żebyś nie spierdolił z walki. Ustalał zasad tej federacji. No dlatego olejmy zasady, to już tej wejdźmy się, bijmy po prostu. Ale ci mówię, nie będziesz solówkę. Ustalał zasad tej federacji, i ci to mówię, kurwa. To. I nie pal, w prale, kurwa, że jesteś, kurwa, zabijaka, że się możesz być bez zasad, kurwa. Kurwa, ja po prostu chcę ci wpierdolić, a mi to gówno wchodzi, kurwa. Teraz będziesz uciekał do pani, to już byś wpierdolił, kurwa, dawno temu. No to kurwa, no to teraz co, co no kurwa? No to czemu dalej uciekać? Tylko ci tłumaczę, jak byś chciał i myślał, kurwa, jaja, tak jak oni gościu gadasz, dajmy, kurwa, normalną, ciężką walkę. Miałeś, kurwa, możliwości wiele. A sugeruje, że to nie będzie, no, kurwa, mocna, ciężka walka, tak, w Feden? Tak, kurwa, jak dla mnie to będzie spławianie, kurwa, to nie będzie walka, kurwa. No to zobaczymy. W walce byśmy, kurwa, zrobili bokserską, stali noga w nogę, ty, rozbili sobie głowy, olejmy rękawice, to poczekaj chwilę, to będziemy, kurwa, stali, ty, jak, a czemu w K1 nie możemy noga w nogę? Kurwa, z Tomie Lańczukiem też mówiłeś, że, kurwa, w Polsce ktoś nie będzie spierdalał, ale pierdolisz głupoty, ale kurwa, kurwa, i to nie ma znaczenia. Kurwa, że czułem się jak pizda i walczyłem jak pizda, posłuchałem się trenera, że to była szermierka, nie walka, kurwa, i żałuję tego, ale nigdy wcześniej się, nigdy już teraz się, kurwa, nie cofnę, więc nie płacz, kurwa, zawsze pierdolisz, że nigdy teraz jesteś w formie i to, no, nigdy, ale, nie ma, ale nie, kurwa, nie. Nigdy to, co mówisz, nie ma, kurwa, racji bytu w rzeczywistości. Ale ty to samo. Pierdoliłeś, ty to samo. Że będziemy się bić, też jesteś za chuj się nie biliśmy. Zacząłeś, kurwa, dawać słowo honoru, że, kurwa, nie będziemy się bić i nagle się, kurwa, najprawdopodobniej bijemy, choć jeszcze ci nie wierzę, że przyjdziesz do ringu, kurwa. Panowie, wrócimy do waszego tematu, ponieważ mamy tutaj dużo materiałów związanych z wami, bo wasza historia jest bardzo długa i rozległa. Marcin Siwy, zawodnik, bokserski pięściarz, 20 kilka zwycięstw, niepokonany, ostatnio jeden remis, witamy we Freak Fightach. Witam wszystkich. Czy właśnie tego się... Czy właśnie tego się spodziewałeś? Aha, bo tu okay. Mamy face to się to face nie spodziewaliśmy, nie spodziewaliśmy się, że... Ej! Kurwa. No to dobre przywitanie. Nie ukrywam, że owszem, okay. Ale tak... Poczekaj, bo tu mamy ucho. Coś upadło. Na szczęście tylko jeden. Dobrze. No tak, to witamy Marcina Siwego. Właśnie się panowie nam tutaj pokazali. Kurwa, trochę poszło. Panowie się przywitali, ale tak nawet, niestandardowo. I nawet pierwszy... Trochę wąsa mnie popsułeś. Chodź, zobaczymy, jak będzie w ringu. No, chodź, ja ci wąsa zrobię. No, zrobię. Wąsem ci zrobię. No, dawaj. No, co? Jeżeli chcecie. No bliżej, no bo przypadnie nas bardzo dobrze, puszczę. Możecie mówić. No. Dobrze, rozumiem, że wy się znacie. Zobaczymy. Już, panowie, że od razu się dzieje między wami. Dużo gada, zobaczymy, jak będzie. Boom. Dobrze. Dobrze, wróćmy na miejsca w takim razie. Ale porozmawiajmy o tym, co zaszło, tak, bo... Proszę, śmiało. Tak, no Marcin, jakby tutaj, no Wasyl ruszył w twoim kierunku, on tak zamarkował tego liścia, no a ty rzeczywiście jakby no, udało ci się dosięgnąć jego twarzy. Skąd taka reakcja na sam początek, gdzie jeszcze tak naprawdę nic nie zostało powiedziane, przynajmniej tutaj? Chciałem go podpuścić i podpuściłem. Ach, chciał podpuścić. Przepychanki, no i co? Chciał cię podpuścić, okej. Okay. W porządku, no to jak się czujesz, że w taki sposób wchodzisz do tego świata Freak Fightów? Z tak grubej rury. Szło, no, życie. Tak, Wasyl przez gromdę pukał już tutaj kilkukrotnie do drzwi. Już wiele razy mówiło się o twoim potencjalnym pojedynku z Denisem, bo wy też macie swoją historię, do czego przejdziemy. Natomiast gołe pięści, walka w rękawicach małych, w MMA, to raczej lepsza strona dla Wasyla niż dla ciebie, bo ty zawsze walczyłeś... No, już walczył w tej na gołe pięści, no ale ja wypowiadam się z boksu i będę chciał udowodnić twoją wyższość, no. Więc no. Na pewno nie odpuszczę jej, nie klęknę. Tylko na łapy, żeby miała głowę nie złamać. No. No, zobaczymy. Na pewno nie odpuszczę walki, nie? Prosimy, żebyś troszkę głośniej mówił. Głośniej, głośniej. Mówię, uważaj tam na ten łapę, żeby się nie połamać o moją głowę. Bo później ciężko. Uważaj, żebyś sobie nie połamał rąk na jego głowie. Spokojnie. Nie jeden już tak ten mówił. No. I mamy również nasz trzeci pojedynek, czyli Błażej Augustyn kontra Zbigniew Bartman. Ostatnio w programie, ile, 2-3 miesiące temu, jeździliście naprzeciwko siebie, wręczyłeś prezent, który bardzo mocno podirytował Zbyszka. Jak to się stało, że walczycie? No bo wtedy mówiłeś, że nie jesteś jeszcze gotowy. Tak, ale jakby miałem opcję po prostu albo nie walczyć teraz w grudniu, albo dopiero wziąć Błażeja, albo zawalczyć dopiero w przyszłym roku. No to stwierdziłem, że wolę jednak zawalczyć teraz, bo nie chcę tak długiej przerwy. No a Błażej bardzo, bardzo chce tej walki, od długiego czasu jej zabiega, no to daje mu to możliwość. No. Wtedy mówiłeś, że jest z ciebie przestraszony, tylko mówisz to w gorszych słowach niż ja teraz, a teraz widzę, że już
wszystko jest na miejscu. Wiesz co, zastanawia mnie to od samego początku, bo tak się upierał, wyszedł trochę na hipokrytę w sensie w tym momencie. Nasłuchałeś się na poprzednim panelu o tak hipokryzji się, i tam tak się to powtórzyć? Tak się upierał, nie słuchałem za bardzo to, co ludzie mówili tam, ale tak się upierałeś, że nie, więc teraz zastanawiam się, czy Cloud ci zapłaciło dużo więcej i się zdecydowałeś, czy nie wiem, z czego to wynika. W każdym bądź razie mam nadzieję, że do końca dotrzymasz słowa i nie przyniesiesz L4 od ginekologa albo od kogoś, że nie wyjdziesz na walkę. A, już przynoszę. No. Nie słuchałeś, bo ja mówiłem, że wyjdę do ciebie, jak będę gotowy, jak mój trener stwierdzi, że jestem na to gotowy. Ale ja minęły 2 miesiące nie, no, i czy jesteś gotowy do trenera? No, minęły 3 miesiące. Okay. No. No i skoro tu jestem, to tak. Ja to doceniam. Jako sportowca cieszę się, że się zdecydował. Pełen szacun, bo to wiadomo, każdy, kto wychodzi i podejmuje jednak tą rękawicę w oktagonie, no to należy mu się szacunek. Jako sportowcowi ja ukłon kładę, ale szczerze mówię, że go nie lubię, nie lubię jego stylu bycia i tak dalej. A dlaczego? Dlatego mam ochotę z nim się bić. A dlaczego go nie lubisz? No nie wiem, no są takie osoby, które wpływają na ciebie, że no po prostu ich nie lubisz. No, no i vice versa. No i gra. Mi pasuje. Dobrze. Jak najbardziej. Mamy przygotowane również materiały, tak jak powiedziałem, pomiędzy Wielkim Bu a Denisem od wielu miesięcy wrzało, tak więc poproszę o materiał od Wielkiego Bu, ponieważ to, ile na siebie mówili w tych czasach, było tego bardzo dużo. Tak, zobaczmy. Fragment. A tak serio? To ty blond, farbowana, kurwo, zmień trochę ten język, bo to nie przystoi. Brzmisz jak ułomne, kurwa, dziecko z zespołem Tureta. A jedynym pruciem, a właściwie próbą prucia na gali, to było wtedy, jak wystawiałeś dupę w kierunku Daniela i co myślałeś, że jak dasz się wyruchać, to będzie cię lżej bić? Mocne słowa. Denis, coś na to odpowiedzieć? Będzie okazja. Okej. Okay. Kurwa, żebyś się nie wypinał, ja takich okazji nie chcę, nie? Tam była, też kolega chyba nie skorzystał, więc no. Ja też dziękuję, nie? Już ogólnie jest takie powiedzenia, ta robota nie bad boy, nie ucieknie. Co? Ta robota nie bad boy, przez te wąsy pafrujcie jeszcze raz. Robota nie bad boy, nie ucieknie. A, o kurwa, ty zabawne w kur... ty normalnie. Tak zabawne jak twoja kula morda, kurwa. No. Jak twoja. No, pasujecie tam kurwa do siebie. Dobrze, dobrze to w takim razie, skoro Denis nie chce skomentować, to ja bym chciał, żeby Wielki Bu mógł odpowiedzieć na materiał z drugiej strony od Denisa. Zobaczmy. Się prujesz przy tych ludziach, robisz wstyd, kurwa, widzisz, że wychodzę zajechany, cały porównany po walce, widzisz, że nie mam nawet siły oddechu zapać, a ty się jeszcze prujesz? Obiecuję ci, że za te kurewskie zachowanie, co odpierdasz dla media, kurwa, i pokazujesz, jaką jesteś atencyjną, kurwa, dziwą, nigdy ze mną walki nie dostaniesz za żadne, kurwa, pieniądze. Nawet jak mieli mi 1,5 bańki, czy nawet 2 bańki za ciebie włożyć, ja z tobą gnoi nie wychodzę. Miałeś, kurwa, swoją szansę, potwierdziłem tak, żeby... No i teraz możesz odpowiedzieć na to. No i co? Jak zwykle słowo honoru, nie? Ale ja już ci mówiłem. Ty tym razem ale nie zarzekałeś, kurwa, na zdrowiu czy śmierci. Dam ci teraz przykład. Jakbym dobrze, że się nie zarzekałeś na zdrowie i życie swojej córki. Ale tym razem, tak jak wtedy na panelu. Kurwa, żebyś zrozumiał, kurwa, nie był biznes, nie uciekałeś, mi. Kurwa, bo nie jest podaję głupio. Ci teraz przykład. Kurwa, nie gdybym dawał głupio. Słowo honoru tutaj koledze, słowo honoru bym dotrzymał. Ale że dałem słowo honoru tobie... To, że daję słowo honoru tobie, to tak jakbym dał, kurwa, do ściany. No i ty tak przeważnie wszystko to, co mówisz. Ty już tylko... swoje słowo ty, straciłeś. A weź zdefiniuj, co to, kurwa, dla ciebie znaczy ten honor. Ale już powiedziałem. Co to znaczy dając honor? To tobie, to tak jakbym dawał nikomu. Ale co to dla ciebie jest honor? Bo, ale kurwa, ja ci, dla ciebie, ale ja ci nie muszę tłumaczyć. Nie rozumie tej definicji. A ty masz honor? Kurwa. Ty masz honor? Jesteś człowiekiem honoru? No nie wiem, wytłumacz mi, ale co to dla ciebie znaczy. Ale no posłuchaj. Bo nie rozumiem jesteś tego, co pierdolisz. Jesteś człowiekiem honoru, czy nie? Wytłumacz mi, co to znaczy, to ci odpowiem. Bo nie wiem, co w twoich ustach to znaczy. Nie znam, nie znam takiego pojęcia słowa. No kurwa, to po co się na to zarzekasz, kurwa? No dlatego no, ale dobrze się podpitowałeś, nie znasz ja już znaczenia słowa honor. A ty jesteś człowiekiem honoru? Nie znam twojej definicji, to ci na to nie odpowiem. Ogólnie. A ty znasz pojęcie słowo, człowiek honoru? No. To powiedz. Kurwa, bo obrona własnych wartości, wytyczanie własnych wartości, których się broni. Okej. Okay. Znasz wartości jesteś jakieś? Człowiekiem honoru? Tak, zdecydowanie tak. Tak. Słowo? Ale co teraz, będziesz kurwa teraz, będziesz próbował mnie wciągnąć tą kryminalną, nie, kurwa, gotkę, słowo kryminalną? To, ja coś bo zawsze w tą stronę dążę. Czy ja coś kurwa. O więzieniu powiedziałem? Kiedyś, kurwa, czy ja coś o więzieniu powiedziałem?
Jeszcze nie. Nie fal się licówkami, kurwa, ty. A co, zazdrościsz? Absolutnie. To będziesz mógł wstawić po walce. Absolutnie, nie muszę, mam swoje białe, ty. Nie muszę stawiać, kurwa. No, jeszcze nie. Ale na styczeń może już się przyda, nie? Tak? No. Nie, nie. Ponieważ ja też... Ale uważasz tylko się gościem honorowym, tak? No, daj leć okay, dalej. No. Okay. Do czego fajnie, zmierzasz? Dobrze, do czego już? Zmierzasz? Bo już wszyscy wiemy, do czego zmierzasz, Denis. Nie pamiętasz, komu dawałeś słowo honoru, jak byliśmy w Gdańsku? Co? Jakiemu koledze naszemu wspólnemu dawałeś słowo? No nie, nie pamiętam. Nie pamiętasz? Nie. Koledze M? Nie pamiętasz? No? Naszemu wspólnemu koledze małemu, jak dawałeś słowo, pamiętasz? Nie. A, okej. Okay. To na pewno ci przypomni. No to z miłą chęcią, kurwa. Nie, czy z taką miłą chęcią? To nie wiem, czy z taką miłą chęcią. No. A któremu wspólnemu? No, jakie ja słowo honoru? No naszemu małemu koledze. Z Mławy. No. No. To no. Na co dawałem słowo? To dawałeś honoru? Słowo? I co, czegoś nie dotrzymałem? Tak. Tak? Tak. Cię kurwa czego? Dobrze, powie ci prosto w twarz. Z miłą chęcią. Powie ci prosto w twarz. No, wiesz, ale ja się od tamtej pory z nim regularnie widuję, jakoś nie mam pretensji. Tak? No, że coś kurwa wyimaginowałeś no i pierdolisz o swoich grupach, nie, no o dobrze, tych dlatego, swoich kurwa gronie, dlatego, kurwa, do którego przynależy. Dlatego mówię oficjalnie, kurwa. Że on ci powie prosto w twarz, no mam taką dobrze. Nadzieję. Z miłą chęcią na to czekam, kurwa. Ja dobrze, też. Panowie, ja to też. Już będziecie musieli rozstrzygnąć poza kamerami. Ten tekst, no bo nie wiemy, kim bardziej, jest pan nie wiemy, o co chodzi. Ale widzę, co cały czat pisze. Chciałem cię zapytać, Denis, o Natana. Czy oglądasz jego ostatnie starcie? No. I co sądzisz? Nie chcę mi się na temat tego frajera wypowiadać. W ogóle ani słowa? Nie. Bo ludzie bardzo mocno tym żyją ale, i dlatego... Ale co mam o nim no i on też o tobie mówi bardzo dużo. A to nie sobie mówi. No ogólnie jakoś tak, Denis, jakoś dzisiaj tak małomówny jesteś w tych, jakby, czy to chory jest jestem, bardziej... Chory jestem. Aha, ale to jest bardziej kwestia tego, że po prostu nie chcesz dawać im uwagi, czy chcesz się skupić na przeciwniku, czy ważysz nie, słowa, bo może nie chcesz się... Nie chcę dawać mu walki, zresztą mam już, kurwa, mam przeciwniku na przyszłe walki. Teraz gruba przede mną, także trzeba grubego obić wpierw. Nie chcę mi się skupić na tamtym tym pajacu. Okej, to jeszcze podpytam, bo Wielki Buu, no tutaj rywal nie chciał się odnieść do tego filmu, który ty nagrałeś, który mieliśmy okazję zobaczyć. Czy ty podtrzymujesz te wszystkie no, bardzo, bardzo, bardzo mocne słowa? Ja zrzucam słuch na wiatr. Ja, wiesz, to co mi zarzuca, że on jest fajny, że on nagrywa spontanicznie. Wiesz, ja myślę to, co mówię i biorę za to pełną odpowiedzialność w przeciwieństwie do mojego oponenta, który, kurwa, zarzeka się na honor i mówi, że jego honor nie jest ważny w stosunku, bo... Mówi do osoby, któremu nie pasuje. Nie przerywaj mi, kurwa. Będę chciał, to cię bym przerywał. Kurwa, wiesz, pierdoli i nigdy to, co mówi, nie ma żadnej wartości. A ja to, co mówię, to raczej przemyślanie i biorę pełną odpowiedzialność za to. Więc tak, wszystko, co nagrałem wcześniej, podtrzymuję i nic się nie zmienia. A tymczasem, panie i panowie, no zobaczymy, czy odpowiedzialność za swoje słowa weźmie ten, kogo mamy w tym momencie na linii. Panie i panowie, witam serdecznie. Ach, cześć, witam bardzo serdecznie. Ja wszyscy poznajecie, to jest Natan. Wypierdol, wypierdolujcie w placce, wiesz kto. Cześć, słucham. Jakie odpowiedzialność, jakie słowa? Natan. Arku? Ja już mówię z góry, że z Dziwką nie rozmawiam, także ode mnie ale już nie usłyszycie ode mnie teraz ani słowa. Nie będę z kurwą rozmawiał, dziękuję. Z Dziwką nie rozmawiał, Denisku. A na początku miałbym też prośbę, pytanko, bo widzę, że tam jest jasno w tym studiu, jakoś Denis ma strasznie rozszerzone źrenice, zachowanie oczywiście agresywne, jest cały czerwony. Nie wiem, czy moglibyście przybliżenie zrobić na jego twarzy, bo jestem ciekawy, czy tylko to mi się tak wydaje, czy pozory mylą. Nie wiem, potem sobie zobaczę. Natomiast rozumiem, że to jest pierwszy moment, kiedy rozmawiacie w życiu ze sobą. Nigdy się nie widzieliście, tak? Tak, no bo to jest zwykły pet do szczania i e-confident. A za to, że jest e-confidentem, nawet teraz to prawie to właśnie zaraz potwierdził. A dlaczego potwierdził, że jest confidentem? Bo już chciał wyciągać jakieś rzeczy na Wielki Buu. Z całym szacunkiem, jakby ja Wielki Buu tylko... Słyszę jakby, kto to jest z mediów i nie wiem, jaka to jest postać. Nie, żeby atakować, tylko po prostu jakby słyszę, że Denis już chce coś na niego wyciągać. Także dla mnie jest po prostu zwykłym e-konfidentem, bo czy naprawdę jest konfidentem, to nie wiem, że wyciąga różne rzeczy w internecie na ludzi. I tak samo Denis. Najpierw mówił, że chce ze mną walkę, rozwali mnie, potem, że tej walki nie będzie, potem, że nie w tej federacji, bo pieniędzy mi za dużo dadzą. No to słuchaj, mam propozycję. Nie musisz odpowiadać, ale zdecydujesz się porozmawiać z federacją. Moja propozycja jest taka, że wszystkie pieniądze, które mam dostać za walkę, wszystkie, daję do puli. Wszystkie pieniądze daję do puli i jeżeli ze mną wygrasz tą walkę, wszystkie pieniądze trafiają do ciebie. Ty też dajesz oczywiście pieniądze do puli i kto wygra walkę, bierze wszystko. A ja ci zgwałcę i dominuję w klatce. Ponieważ mówisz o tej mojej walce, w jakimś wywiadzie mówiłeś z Polakiem, że o, to paranoja, porażka, w ogóle co to za walka. A prawda jest taka, że ty spierdalałeś przed walką. Jedno powiem w sumie, na temat gwałtu to się nie wypowiadaj, bo...
niedługo może wyjść jakaś tam afera z tobą związana właśnie z małoletnimi, ale to zostawię na przyszłość, bo czekam na pewne info. Także. Tak, czekasz na info, tak samo jak z moim tatą policjantem, który nie jest policjantem. No, to dobrze. Co mówię, że na komisariacie się z niego śmieją, pomawiaczą. To dobrze. I konfidencje w jednym. Ja przynajmniej gustuję w dziewczynach po 18 roku życia. Tak. To jest teraz bardzo duże punkt, które zostanie dobrze. I nie bujam się pod przedszkolami. Który zostanie zgłoszony pod przedszkolami. Okej, Denis, pomawiacz. Ja ci nie pomawiam. Ja powiedziałem, że coś takiego może być. Teraz nie posłuchaj uważnie. Za wszystkie słowa zostaniesz zweryfikowany. Nie przeze mnie tylko, ale przeze mnie również. I jak powiedziałem, moja tatuś ci podpowiedział, co masz zrobić, z całym szacunkiem, bo ja lubię twojego tatę. I też go nie przyzywam jak ty. Tatuś twój powiedział, że żeby nie dać mi zarobić, także nie dasz mi zarobić. Wszystkie pieniądze na następnej gali Cloud idą do puli. I jeżeli pokonasz mnie w walce, wszystkie pieniądze są dla ciebie. Wszystkie możesz zrobić z nimi, co chcesz. Przepaść na afterach, to robisz zawsze, albo nie tylko. Proszę bardzo. Konfidenci, prostytutka internetowa. A za te wszystkie słowa, które powiedziałeś, będziesz tak karany. I sprawę chcę ci powiedzieć jutro, jako porządny obywatel, idę wszystko zgłosić. Dziękuję za dowód w postaci nagrania. Wszystko zostaje zgłoszone i zobaczymy, czy dojdzie w ogóle do tej walki. Bo nie pozwolę, żeby świat kryminalny wychodził do normalnego życia, panie Denisku. I zobaczysz, nie znasz dnia ani godziny, kiedy zobaczysz Natana Marconia przed sobą, a wtedy nic nie zrobisz, będziesz się skuty kajdankami. Albo połamany. Ale wiesz co, Denis, zauważyłem, że się uśmiechnąłeś, jak Natan za pierwszym razem powiedział, że wszystkie pieniądze do puli. Wtedy akurat kamera nie pokazywała zbliżenia na ciebie. Uśmiechnąłeś się, bo? Bo lubię się uśmiechać. No, wydaje mi się, że ten uśmiech trochę więcej. Honor się kończy, jak się zaczynają cyferki. Dla mnie niesamowite jest, Denis, to, jaki spokojny jesteś, bo zazwyczaj słysząc tego typu słowa, no to ty wybuchasz. Dobrze, ale co ja teraz robię? Nie, nic, po prostu. Wyciągnę tą dziwkę przez telefon? Po prostu stwierdzam fakt. Ja mogę przyjechać, to jest w Warszawie? On już mentalnie przyjął tą walkę za te pieniądze, nie? Chciałbyś, nie? Chciałbyś, ale pomówiłeś tą walką, że kurwa trochę pieniążków, a chuj kontrakt na 15 walk to jest moja jedna walka. Natana, kurwa, a wiesz, to jest najlepsze, że twoje 10-15 walk to jest jedna moja walka. No kurwa, ale co mam wartość? Jak ja się śmieję, że kurwa wystarczyło, dał ci parę złotówek i już jesteś... Żeby się uśmiechnął. Już jesteś więcej, już byś to wziął. A ty za parę złotówek co byś zrobił? Ty? No jak nie? Dalej się z ciebie kurwa nabiją. Natan, poczekaj sekundkę, bo ciebie prawie nie słychać, kiedy panowie się kłócą. Dobra, tak, już się wbijam. Teraz panowie się kłócą o to, Wielki był uważa, że Natan się, przepraszam, że Denis się zgodzi na tę walkę z tobą, jeżeli włożysz wszystkie pieniądze do puli. A Natan nie, mówi, że Wielki Bum mówi, że zgodzi. A zgodzisz się, jeżeli będzie wszystko w puli, czy nie? Poczekajcie chwilkę, proszę. I wszystko do Denisa idzie. Kiedy my 5 dych chodasz? Kiedy my 5 dych chodasz, co pożyczyłeś? Które? To nie pamiętasz już? Wiesz co, poczekaj chwilkę, Wasyl, bo w ten sposób nic nie rozumiemy. Tak. Zapytałem cię, Denis, czy w razie czego jesteś skłonny do takiej walki, gdzie wszystko jest na jedną kartę i bierze zwycięstwo tylko? Ja nie rozmawiam na temat tego Cwela. Oj, Cwelem, ale to jesteś ty i sam to potwierdzasz, bo mówisz ciągle o chujach w dupę w więzieniu. Także coś masz z tym wspólnego może, panie Denisku. No. Ale na to też wyjdą dowody, co z kolegami potrafisz sobie robić i lubisz robić. No. Nie ma najmniejszego problemu, Denisie. I za wszystko, jak powiedziałem, odpowiesz nie tylko uszczerbkiem na zdrowiu, ale przypadkowym, bo to oczywiście w walce będzie. Ja na ulicach nie załatwiam spraw jak ty, bo jestem normalny. Tylko przed sądem, przed komisariatem, wszędzie to odpowie. Dobrze, Natan, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć, bo Denis nie jest zbyt rozmowny w twoim kierunku. Poproszę adres, żebym mógł tam podjechać, jeżeli to jest w Warszawie, okej? Ten, kto dzwoni, poproszę adres, idę to zweryfikować teraz twarzą w twarz. Jeżeli Denis nie chce przez telefon rozmawiać. Dobrze. No myślę, że akurat to jest prośba, na którą reżyserka może przystać. Natan, dziękujemy ci serdecznie. Trzymaj się. Z tyłu będzie stary, stary. Do zobaczenia w marcu, Denisku. No, Marcin, widziałem, że bardzo się śmiałeś z tych ostatnich słów. Nie, no gada, no nie chcę, pogada. No. Ale nie bierzesz za bardzo na serio słów Natana? A nie, no gdzie, no. Nie, gdzie on jest? Założę 10 lat, jak potrenuję coś. Okej. Okay. Natomiast wiem, że panowie, wy macie mocną też historię, Denis i Wasyl. Walczyliście ze sobą na Gromdzie i od tamtej pory nie jest za ciekawie w waszych relacjach. Dlaczego? No kurczę, nie wiem. Głośniej, prosimy. Myślę, że my co, kolegami jesteśmy, a sam pisał do mnie, że tam podlizywał się i później kurwa, i tak kurwa było mi, że nam jest źle. Tak, podlizywałeś się? Komu? No Wasylowi, że chciałeś zostać kolegami i podlizywałeś się. Jeszcze raz. Wasyl mówi, że chciałeś zostać kumplami i podlizywałeś się. Jak się poznaliśmy, że się podlizywałem? No.
No bo ja Tysona znałem tam wcześniej. Że co? Tysona wcześniej znałem, a z tobą się poznałem sobie co. I no, później się podlizywał sobie, że kolega. Ja się podlizywałem. Później tam coś gadał, że kolega, jaki ja się kolega. Podlizywałem? Kurwa, chodziliśmy kiedyś z tobą na jakieś jedzenie czy na herbatę, że kurwa mówisz kolega, kurwa. No. Co ty pierdolisz, Wiktor? No. Kurwa, ty. Co ty wymyślasz za farmazony? Kurwa, co ja wymyślałem? Nawet nigdy nie zamieniliśmy. Tylko jak zrobili nam drabinkę na Grądzie, to obok mnie siedziałeś, normalnie rozmawialiśmy i jeszcze mi pierwszą rękę podałeś, że widzimy się w finale. No, ty mnie i tylko to. Właśnie. Nigdy nie zamieniliśmy ani jednego słowa. Nawet nigdy w życiu. Nie było, bo ty, my się poznaliśmy dopiero na drugiej Grądzie, kiedy nam nasłuchali i spotkaliśmy się w finale. Ręki, kurwa. Co? Co? Jajce. Kurwa, gdzie tam chodziłeś, kurwa? Się nie wiedziałem cię w ogóle. Jeszcze raz. Byłeś. Nie wiedziałem, gdzie byłeś w ogóle. Tam chodziłeś, kurwa, się chowałeś. I co robiłeś? Czy to ty w szatni chowałeś się, kurwa, czy co robiłeś? Chowałem się? No. Gdzie, na Grądzie? W szatni. No. Później po lewym prostym. Po lewym prostym padał. Mój. Przed finałem z tobą? No. O. Po moim lewym prostym padał. Gdzie ja miałem dwie walki, a ty jedną. O kurwa, ty nie popadł. No. To czemu nie chciałeś, kurwa, rewanżu? Ja rewanczu, ja kurwa chciałem, kurwa, ty nie chcesz, kurwa. Pierdolisz tam, ty, że kurwa mi walki nie dasz, dobrze wiesz, kurwa, że pół roku, dawaj. Kurwa, orałem ciebie i Grabowskiego o rewanż, kurwa. Kurwa. Dopóki nie byłem, byłem rozpoznawalny przed walką nie. Z Alanem. A gdzie, aż, kurwa, prosiłem, bo, kurwa, nie, bo nie mogłem przeżyć, no. Że tak parówo się cieszyłem, żeby grało. Bo ty zawsze, kurwa, wszyscy mówisz rewanż, kurwa, i co, i ze mną, kurwa, nie chcesz, kurwa. Nawet są wiadomości, ile razy, kurwa, też było tam, kurwa. A, wiadomości, kurwa, pisałeś, no, na pewno pisałeś, no. Ty, mam ci pokazać wiadomości? No. To zapyta się swojego szefa, że chciałem tego rewanżu. No, to dobrze wiesz, że go chciałem. A że co ty chuja palisz, kurwa? No. Ty w chuja palisz, kurwa, bo pierdolisz, kurwa, rewanż, a później... No i nie chciałem. Każdym, kurwa, krzyczysz o rewanż, kurwa. A czemu? Ja dobra, mówię, jak chciałem, posłuchaj, kurwa, i co, i ty ja nie chciałeś. Ja nie chciałem rewanżu, tak? No. Dlaczego ty później chciałeś się bić? Dopiero później, jak stałem się rozpoznawany. Ja, kurwa, cały czas chciałem, kurwa, z tobą się bić. Nie, dopiero chciałeś się bić, jak stałem się rozpoznawany. Kurwa. Easy money, lat wesano. No to no. No. Spoko. Teraz to, kurwa, nie chcę z tobą bić, bo ja już ci raz najebałem, ty mi nie... Tyle razy mi najebałeś? O kurwa, to ile mi najebałeś? Raz? Najebałem ci, kurwa, raz z lewą ręką, kurwa. A, aha. No. To czemu później nie chcesz spotkać, tego wyjaśnić? Co? Gówno, jasne, kurwa, co? No gówno, to dawaj teraz wyjść. Jak pisałeś do mnie, jak Michał, że idziesz do Torunia, więc to dawaj do Torunia. No. I co? Kurwa, Leszczu. No i byłem w Toruniu. To, gdzie, kurwa, byłeś? Gdzie to się napisałem, dawaj do Torunia. Jak przyjeżdżałeś w Toruń, to czemu, kurwa, się nie zatrzymałeś? Tak, byłem, kurwa, na burgerku. Kurwa, ten, to chuja byłeś, palisz, kurwa, ty. A. Ja tak się publicznie... Nieśmiało zaproponuję, może face to face. Ja nie będę z nim face to face, tam nie się ciągnie, kurwa. Chuj, kurwa, nie będę mu atencji dawać. Face to face, ja go już najebałem, kurwa. Okay. Nieciekawy, kurwa, mnie jest. Przypomnijmy panu, że trzy razy łatwiej. Szkoda, kurwa, tego zachodu, kurwa, na jednego strzała. Trzy razy łatwiej. Bez sensu zachodu, kurwa, robię. Trzy razy łatwiej miałbym z tobą. Trzy razy łatwiej, kurwa. Przypomnijmy historię. Panowie zmierzyli się kiedyś ze sobą na Grądzie. Denis był po jednym pojedynku, ale jeżeli dobrze pamiętam, był kontuzjowany w tamtym starciu. I dlatego teraz Wasyl śmieje się, że wygrywał tylko samym lewym. No bo nie musisz go, kurwa, atencjonować. Bo wtedy po naszej walce, kurwa, zaczęliśmy go kontuzji. Aż się doczekał, ty. Wtedy po naszej walce zaczęliśmy go kontuzji i teraz na każdej walce Denis kontuzjowany. Dziwnie, tak? Ogólnie. Nie na każdej walce jest. Po każdej walce, kurwa, nie na każdej walce jest kontuzjowany. Teraz albo jak nie, to pytanie, że tam ma kontuzję. Teraz też nie będę skontuzjowany. Jak przegram, to przegram. No. To nie może. To nie mam miejsca kontuzji, kurwa. Na pewno przegrasz, kurwa. Co? Na pewno przegrasz, kurwa. No ty, kurwa, 10 sekund przegrasz, chłopie. No, tak. No kurwa, to się wyjdziesz, to będziesz leżał. No zobaczymy, kurwa. No, tak będzie, no kurwa, nie ma co pierdolić, chłopie. Możesz postawić porównaniu... ten wyszano, później no, to samo będziesz... No dobra, Denis prowadzi po słowo, nie ma co. Nie ma ale ja jestem pewny, że w 30 sekund i będziesz leżała i kwiczała. To zobaczymy. Bo tu masz gościa, który się potrafi bić, a ty jesteś, kurwa, Leszem. No to zobaczymy, jak to będzie leżał. Któremu się fartnęło, bo kurwa lewą ręką, kurwa, tylko mogę machać. Fartnęło, kurwa. Co? Lewą ręką cię najebałem, kurwa, tą. O kurwa, ale miałeś dwie zdrowe, ty. A widać, że ja nawet nie zrobiłem ani ruchu, na przyruchu nawet nie zrobiłem prawą. Eko myśli, no bo ty taki, kurwa, obstrany byłeś, że nie mogłeś, kurwa, nawet uważać. Taki, kurwa, obstrany byłeś, że, kurwa, aż, o kurwa, nie, no uderzę go, to on mi zabije, kurwa, nie. Trzeba, kurwa, padać. No, nie miałem chęci, nie miałem chęci do bicia się. Nie miałem chęci do bicia się. No po co się bić, kurwa, tak? Bo kurwa, bo wyjdę do walki, bo jestem taki, bo wyjdę do walki. Każdy mówi mi, że nie mam wychodzić, bo jak widzieli moją rękę, to każdy mi nie... Teraz że nie mam wychodzić. Kurwa, ja miałem dwie walki, gościu, kurwa. Ja miałem, kurwa, też ręce złamane, kurwa. I wychodzimy, walczyłem. Czyli ręką złamaną napierdalałem, normalnie, tak? Kurwa, napierdalam, tak, bo ja mam wyjebane. Też chciałbym mieć takie ręce, też chciałbym mieć rękę złamaną i móc napierdalać. Ręka, najebałeś jakiegoś... Jesteś twardzielem, naprawdę szacunek. I później wyskoczyłeś do mnie, kurwa, odpoczyłeś się pół godzinki, kurwa. Fajnie, tak.
Z czym? Odpocząłeś pół godzinki i wyskoczyłeś do niego. Kurwa, ty najebał, kurwa, tam, kurwa, gościa, jaki, kurwa, był mniejszy wagowo. Później, kurwa, odpoczył, bo mówię, oj, ręka. Ja, kurwa, zawalczyłem jeszcze jedną walkę mocną i później, kurwa, on wyszedł już w finał od razu i najebałem go. A teraz ty spierdolisz, kurwa. I co? Teraz spierdolisz sobie. Nie, no, teraz zobacz, popierdolę, kurwa, no wygrałeś i to. No? No wygrałeś i co? No wygrałem, no. No wygrałeś i co? No dobrze. No i teraz byś w pierdol dostał, kurwa. Tak. No jakbyśmy się byli, to dostał w pierdol. Tak, ja na klapki na gole cię, kurwa, najebie. Na co? Na gole klapki cię najebie, kurwa. A. Ja bym jednak prosił tego face to face, panowie. Panowie, chodźcie, face to face. Tutaj trzeba ja to zrobić. Mówię, ja nie będę dawał pale atencji, bo zaraz wszyscy podepną to i zaraz będą chcieli walkę. No ale skoro jest powód. Ale jest teraz z nim, a nie z nim. Z nim walczyć, kurwa. No jest szala, kurwa, szkoda zachodu tego wszystkiego. Na jednego szala. Ciągnij się tam. Ciągnij ty się, kurwa, Lesz tu. Kurwa. Lesz tu pierdolony, ty, kurwa. Ty, kurwa, siebie w lustro widziałeś, kurwa? Powinieneś tam u siebie, jaki, kurwa, walczyć, a nie kurwa, chuja palisz. Dla mu się pierdolony, kurwa. Dobrze, że cię trochę pomakijażowali, bo lepiej wygląda. Tak? Bo ja tak makijaż robię, to zapytaj się, czy ja robię. Nie robię, bo mam alergię, kurwa, na to. Kurwa, Lesz, kurwa. Bo cały czas czerwony masz, tak? Bo brodę, kurwa, jakieś tam z gole bez kitu. Wstawię na Instagrama, kurwa. Ja tym włącem ci, kurwa, zabiję, kurwa. Lepiej, kurwa, leć tam do siebie, kurwa, pokaż klasę, kurwa. Rozjady, kurwa, ci jak żaby. Stań w obronie swoich, kurwa, nie tutaj chuja palić. Rozjady ci jak żaby. Kondonie jebane, kurwa. A, kondonie to ty, kurwa. No to ciebie nabija się kondona, kurwa, leć tu, kurwa, konton. Ciągnij się tam. Ciągnij się ty. Ciągnij się tam, kurwa. To dawaj, kurwa, no chodź. Co? Ciągnij się. A co dawaj, kurwa? A co ty, kurwa, robisz ty? Dobra. No, chodź. A co ty, chuj? I co? Oj. Chodź, kurwa, ta, ja cię najebię, kurwa, ta. Bo to ochroniarzy, kurwa, ta. Ty, kurwa, pajacu, to po chuj rzucasz, kurwa, kondonie jebany. Co ty chcesz? Trafić kogo chciałeś? A co, kurwa? A co ty chcesz, kurwa? Cioto jebana. Co to? Cioto? Ty, kurwa, jebana. Kurwa, podejdziesz. Chodź, kurwa. Świetna zabawa, nie? Chodź. Co? Przepcham się. Dawaj, kurwa, lewy mam. Zaraz, kurwa, znokautuję jeszcze raz, kurwa. Jednym lewym, kurwa. Tak, tak. Proszę pana, jesteście już tak otoczeni przez ochronę, że tak, tutaj się nic nie wydarzy. No. Tak. Usiądźcie spokojnie, wrócimy jeszcze do waszych tematów. A ja podpytam jeszcze... Kurwa, szkoda zachodu na strzała, kurwa. Ja podpytam jeszcze... Szkoda przygotowania robić, kurwa, sanu wydawać na strzała, kurwa. No chodź, to jest na strzała. Chodź, to, zobaczmy, kto jest na strzała. No to dawaj, kurwa, no to chodź. No chodź, zostawaj. No chodź. No to chodź. No mieliście okazję, ten... Kurwa. No chodź, kurwa, jebana. Byś stała, byś doszła do mnie teraz. Byśmy byli w równym momencie, dziwko jebana. Kurwa, ty dziwka, kurwa, jebana. Ty tylkiem wypinaj się, kurwa, no właśnie tam. Zobaczymy, czy mnie tylkiem wypinał, kurwa. Nie miesz, kurwa, wszystkie swoje miarze. Ciota, kurwa. Dobrze, a tymczasem Błażej Augustyn, do ciebie mam pytanie, ponieważ no, ty masz na rozkładzie bardzo mocne nazwisko, Pudzianowski, co prawda, Denis, za chwilę wrócimy. Pudzianowski, co prawda Dominik, ale jednak Pudzianowski, więc to się bardzo liczy. No i oczywiście Zibi, ty masz na rozkładzie też wielkie nazwisko ze świata sportu, Tomasz Hajto. No i chciałem zapytać właśnie, czy widziałeś tę walkę, no i jak oceniasz tę walkę, bo dużo osób spodziewało się, że ta walka będzie na Zibiego, ze względu na to, że młodszy, lepsze warunki fizyczne, łatwiejsza, a wcale tak łatwo mu nie poszło. Wiesz co, no widziałem tą walkę, no nie ukrywam, że widziałem, no ale teraz co mam ci powiedzieć, mam ją opisać, no to zdradzę po części to, czego żeśmy się dowiedzieli, po części to, co chcę zastosować. Nie zdradzaj swojego game planu, ale jak ci się podobała i czy no, byłeś... Tak jak wcześniej powiedziałem, myślę, że gdyby Tomek był dużo lepiej przygotowany, to miałby większe problemy. Okej. Okay. To odblokowałeś mnie, że możesz teraz pisać, czy co, do mnie odpisałeś? Zamknij tą pizdę, kurwa. Odblokowałeś mnie już, tak? Po ostatnim, kurwa, że zablokowałeś. Pizdę, kurwa. Jak ciota, kurwa. A czemu tutaj tak cwaniakujesz, kurwa, a jak ty widzisz, to kurwa głowa na dół. Kurwa, co ja cwaniakuję, kurwa, chodź, jakby, kurwa. Ale po chuja tak palisz, po chuja, kurwa, będę wstawać nawet. Po co? Nawet, kurwa, nie będę wstawać, ja tak cię znokotuję, kurwa. Okej. Okay. Zbyszek, wyglądasz na znudzonego, czat pisze, że zasnąłeś. No trochę tak, no tu się panowie... A przecież tak dużo się dzieje. W takim trójkącie walczą, także no... Natomiast wasza walka jest o tyle ciekawa, że mamy pojedynek, o którym wspominaliście, czyli piłka nożna kontra siatkówka, a dodatkowo, no powiem szczerze, że tutaj punchline'y ze strony Błażeja są mocne momentami. Co jest mocne? Punchline'y, pan. Czyli teksty, tutaj rzucasz o ginekologu, tu mu pampersy dajesz, tak zaczepnie. Słuchaj, no to jesteśmy w takiej, a nie innej bajce, to trzeba też zaznaczać pewne kwestie. Choć nie ukrywam, wiesz, ja każdego sportowca szanuję, nie lekceważę przede wszystkim, bo jak wiemy, kurwa, to jest oktagon, wszystko się może wydarzyć. Ale przygotowuję.
O, i co kurwa, co wystraszyłeś, co ta? Co jest? Będziesz uciekł. Z jakiej paki? Ten jest 2-0, szybciej biega dzisiaj. Kurwa, jebana pierwsza stała się dla mnie, kurwa. A ty kurwa, nie kurwa. Ja nie biegłem kurwa, nawet do ciebie. Bo chuj ty mi kurwa potrzebę, kurwa. No. Denis, mikrofon ci spadł, musi tutaj podejść pan i ci go podpiąć. Ja myślę, że nie spadł, ja myślę, że został rzucony. Aha, okej, okay, okej. Okay. Mikrofonem, kurwa, uderzyć, kurwa. No. I co, kurwa? Rację, kurwa, chciałeś mnie uderzyć, kurwa, ty? Dobra, Denis, bo nie masz mikrofonu. Ty pomocy potrzebujesz. Denis, bo nie masz mikrofonu, musi ci podpiąć. Wiesz co, tutaj jest, proszę, jest mikrofonik tutaj. Tutaj. Aha. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Proszę, mikrofon do Denisa. No, nie masz wyboru. No tak, ale nie masz w ogóle, bo nie masz wyboru. Swój, rzuciłeś tym. To zaraz przyjdzie pan technik, usiądź proszę, bo inaczej cię w żaden sposób nie słychać. Denis, weź ty kurwa tutaj prezentik, nie przyjdzie żaden pan technik, więc ten mikrofon musi mieć Denis. Denis, to jest mikrofon dla ciebie już. Nie masz, tak powiem, dla ciebie innego mikrofonu w tym momencie. Dobrze, panowie, wróćmy do tematu. Do was jeszcze wrócimy. Ej! Kurwa macie, ja pierdolę. Czy możemy założyć w tym momencie, że Denisowi nie dajemy żadnego mikrofonu, bo... Żadnych ruchomości. Jednak poprosimy pana technika, bo mikrofon może tego nie przeżyć. Wielki buf. Nie ma już żadnego pana technika, wszyscy uciekli. Czy chcesz jakkolwiek skończyć, bo to ty prawie dostałeś też. Nie, chyba daleki byłem. Nie? Ja się tylko martwię, kurde, weź się oszczędzaj, żebyś się nie skontuzjował, bo ja się boję, że ty do walki nie dojdziesz. Tak uoszczędnie, nie? Z tymi. Wiesz ten... Wyjść od razu, kurwa, z nogami zawiniętymi, kurwa, i rękami od razu wyjdzie, o kurwa, kontuzję miałem, sorry. Czyli rozumiem, wielki burze, jesteś po której stronie, czy się w ogóle nie mieszasz, bo Denis mówi, nie, no ja mam swoją stronę, co ja tu będę się, wiesz, ja mam tu swojej tu krwi na wsutej, co ja będę się jeszcze w czyjeś konflikty. Martwię, tylko nie podpuszczam, tylko po to, żeby tu, wiesz, nie było tak, że jest faktycznie kontuzja I kilka dni przed walką będzie, znowu nie będzie walki, nie? Więc ja naprawdę tu jestem zachowawczy. Ja też pomocy nie potrzebuję, kurwa, nie. O, martwię się o zdrowie Denisa, żeby, kurczę, przyszedł ci bić, nie? Okej, okay, natomiast pamiętam, że kiedyś była taka sytuacja między wami, chłopaki, że w którymś z wywiadzie, wydaje mi się, że to ty był jako pierwszy mi powiedziałeś, że kiedyś już biliście się gdzieś między sobą i potem Denis bardzo mocno na to zareagował, że ty powiedziałeś to w wywiadzie i dopowiedział swoją część tej historii. Chciałem zapytać, jak to w ogóle... Nie, nie ma co rozwlekać. Już jesteśmy na tyle blisko, że wiesz, zrealizujmy to naprawdę, a nie jakoś, kurczę, od zaplecza, nie? Okej, okay, ale coś było na rzeczy z tego, co rozumiem. Wiesz, no, już tyle czasu się, kurde, znamy, że dużo rzeczy było na rzeczy, nie? No właśnie, Denis, to chciałem cię zapytać, bo to jest... wiesz co, ja będę po prostu mówił to, co mówisz. Ale nie słychać Denisa, to jest problem. No ale to tak dostałem sygnał, żeby po prostu przekazywać, co on mówi. Mikrofon? Przekażemy, tak? Będzie spoko? Nie rzucajmy. Nie, błagam. Wasyl. Tak? Mikrofon, tak, dać. Ale proszę, Denis, jakby, wiesz, z szacunkiem. Denis, o to chciałem cię zapytać, bo... Panowie, tutaj walka na razie jest Denis kontra Wielki Bu. Chciałem zapytać właśnie, bo wy się oczywiście długo znacie, my to już doskonale wiemy i ja powiedziałbym, że twoja relacja, wasza relacja była taka dosyć niecodzienna, bo były momenty, jak na przykład przy okazji ostatniej konferencji Klauta, gdzie kiedy ty udzielałeś wywiadu gdzieś tam na ściankach i Denis cię gdzieś tam wychwycił, to zaczął się śmiać, w twoim kierunku coś tam pozdrawiać i tak dalej. Czy to jest jakieś też takie podgrzewanie atmosfery, czy to jest bardziej takie, że ten konflikt między wami jakby narasta, on jakiś tam ewoluuje, zmienia się, jak to wszystko wygląda? Nie, ja już myślę, że już jest taki etap, że już trochę w życiu się przeszło. Już trochę sobie powiedzieliśmy, trochę za dużo. Teraz trzeba to po prostu rozwiązać w klatce. Mogłoby to się skończyć inaczej, czy z jego strony, czy z mojej strony, więc niech zróbmy tą walkę sportową, no i tyle, nie? Natomiast nie rozmawialiśmy jeszcze z tobą a propos twojej ostatniej walki, bo ty na dzień dobry podsumowałeś to, powiedziałeś, że zawalczyłeś słabo, że to był błąd taktyczny i tak dalej. Czy ty, jak wróciłeś do domu i pierwszy raz obejrzałeś tę walkę, chciałem cię zapytać, jak ty się w ogóle z tym czułeś? No bo hejt, który się na ciebie wylał, był przeogromny. Wręcz po ogłoszeniu waszej walki wiele osób pisało, że po co takie starcie, gdzie Denis i tak będzie uciekał. Już ludzie sobie to tak zapamiętali. Źle się czułem, ale nie przez hejt. Okej. Źle się czułem, bo nie zawalczyłem tak jak ja. Przez długi czas miałem wpajane coś, żeby nie wchodzić w ogóle w wymiany. Żeby lewy odskok, lewy, prawy odskok. Co ty, to nie byłem ja.
tyle. Miałem mieć sparingi, nie miałem sparingów. Teraz mam ekipę zmontowaną taką, że po prostu będę i dostaję w pizdę co trening. Także łeb mi się przyzwyczai i tutaj będzie naprawdę fajnie teraz. Po prostu byłem nieobyty też ze sparingami i to dużo dało. Natomiast byłeś bardzo zły na Bułę, bo Wielki Buł skomentował to twoje starcie. Również zresztą tak jak wielu twoich internetowych wrogów. W sensie byłem zły na to, że podszedł po walce, tak? O tak. O to ci chodzi? Tak, ale też nie pamiętam dokładnie, co on tam mówił, więc może tak jak mówił, że coś tam po prostu mówił o walce, już nie pamiętam. Po prostu byłem w emocjach, też mogłem zareagować tak, jak ja reaguję czasem pochopnie. No tym, że ja nigdzie nie podchodziłem, stałem w miejscu i powiedziałem mu, żeby nie szukał nowego rywala ale po prostu, na trybunie. Tam mówiłeś, ja wiesz, nie słyszałem, a kibice krzyczeli i po prostu myślałem, że już wiesz, bijesz do mnie. Dlatego z mojej strony były wtedy nerwy, no ale nie mówię, że gość nie miał tej racji akurat, nie? Ja potrafię powiedzieć, jak ktoś ma rację i wiesz, tego nie trzeba ukrywać. Troszeczkę w Buła powiedz głośniej, bo Wasela bardzo chyba słychać. Co tam się podczuwasz? Wasel mówi, że czuć strach. Straszny strach. A czerwony się zrobił, jest, kurwa. A ja się czerwony robię cały czas, a ty jesteś kurwa, ja wolę robić się czerwony. Czerwony cały czas, kurwa, jak ty. No fajnie, kurwa. No ale naprawdę, weź spójrz w lustro, kurwa, niech zrobią ludzie ankietę, no, kurwa. No i się pójdzie, normalnie, kto jest brzydszy? Nie, no. Taty, głosujcie, taty! Jeszcze ładowałem do ciebie te ankiety. Dobra. No ci powiem, kurwa, ci, ja ludzie się mogą na siebie. Słuchaj, przestań, kurwa, się zastanawiać nad ładnością mężczyzn. Bo tym wypinaniem blinku to się jest, no. Proponuje, nie? Weź se zacznij oceniać kobiety, kurde, będzie dużo smaczniej. To się będzie wypinał 29. Nie, kurwa, ale co, ty mi grozisz, że znowu się wypniesz? Wiesz, że ty się wypniesz. No mówisz, że zobaczę, jak się wypinasz, nie? Prezentuję cię wazelinę. Nie, dziękuję, nie? Ale zmień chcę ci go i wiesz jak swoje. Nie? Tam się możecie razem tam brać. Na dwa baty. Chyba się polubiliście, co? Jakieś tam wspólne temacie. Ty, słuchaj, wszyscy normalni ludzie się lubią. Nawet kurczę było trochę ten, takich rozmów, kto będzie z tobą w ogóle siedział na kanapie, kurwa. Bo chłopacy tam się nie wybierali, kurwa, tak naprawdę. Nie? Jesteście taka dwójka fałszywych w chuj ludzi. A ty jesteś ten prawdziwy, nie? Atencjusze, taki prawdziwy, dlatego faktycznie nie mam przyjaciół. Prawdziwy gość. A wy każdemu w dupę wchodzicie, każdemu, dosłownie. Dlatego, że nie masz przyjaciół? Chodzicie wszędzie, co? Dlatego nie mam wielu przyjaciół. Wy sobie każdemu wchodzicie w dupę dookoła, jedziecie na galę, chuja palicie, na każdy wywiad kurwa udzielacie, każdemu dosłownie. To poczekaj, zweryfikujmy teraz, jak mówisz, że ciebie tak wszędzie kochają i te grona szanują, kurwa, wszyscy kibice. Kurwa, ty jesteś wszędzie pośmiewiskiem, kurwa. Ty to, co robisz, jesteś kurwa, pośmiewiskiem właśnie. To, co robisz, kurwa, wszyscy, kurwa, z tobą jadą, kurwa. Czego byś nie opowiadał? Ale kto ze mną jedzie? Kurwa, całe wszystkie środowiska, na które się powołujesz, kurwa. Kto, na przykład? Kurwa, środowiska kibicowskie, kurwa. Środowiska kibicowskie? Tak. Ta? Kurwa, ale co... Ale co, udajesz, że nie ale... wiesz, że się wszyscy z ciebie naśmiewają? No to chociaż że kurwa pod wszystko, co się podszywasz, kurwa każdy no, kurwa dobrze. Się z ciebie kurwa śmieje. No, no tak, kurwa, ale to powiedz, chociaż z jakiego miasta? Ale czemu ja kurwa teraz mówić o mieście, skoro wszyscy się z ciebie kurwa śmieją wszyscy, okay. I kurwa ze środowiskami, którymi próbujesz się utożsamiać, jesteś jak kurwa stary Murański. Podszywasz się pod kogoś, ja kurwa pod Gita, pod kurwa, Polski, kurwa jakiegoś kontakt. Tam komandosa z Legii, kurwa, i wszyscy, to kurwa... To się śmieją z maseczką, kurwa, na kurwa na gębie. Słuchaj, kurwa, gość, co farbuje włosy i nosi torebkę, kurwa, akurat nie powinien tego wywlekać, kurwa, torebkę? Nie? Mam skąd torebkę? To jest Saszek. Kurwa, nie wiem, nie rozróżniam torebek, kurwa, ale nie? Nie robię sobie maseczek, kurwa, na mordę i nie wstawiam. Ale farbujesz blond włosy, kurwa, i chodzisz z torebką, a nawet dwoma, kurwa, nie żeby być mniej męski. Nie popłać się, ty. Panowie, to jest idealny moment, żeby widzowie mogli zobaczyć pierwszy face-to-face co-main eventu gali Santa Cloud. Denis Załęcki, Wielki Buł, ochrona już się zerwała. Denis, nie każ, Wielki kurwa, Buł. Bo ja chciałbym być kurwa zdrowy. Nie? Zapraszamy, podejdźmy. Mówię, żebyś nie kasłał w moją stronę, bo chcę być zdrowy. Jedyny zbroj, którą sobie wynalazłeś. Denis mówi, że nie będzie trzeba się bić. Czy możecie podejść do siebie? Dobra, kurwa, możesz narażać. Wielki Buł się nie boi. No. No, śmiało, bij! Mam wrażenie... Twojego kurwa brzuszka tak nie miał. Twojego brzuszka miało nie być. Nawet jak wciągasz, to jest! No. Jest! No.
A o czym teraz mówisz, kurwa? Jak zwykle, kurwa. Zawsze sobie dojedziesz, nie? Mam wrażenie, że bardzo długo wyczekiwana walka z jednej, z drugiej strony. I wreszcie się ziści. Tuż po świętach, 29 grudnia. Kto będzie tak skakał po walce? Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie. Nie, to nie obchodzi. A co cię obchodzi, Wielki Bu? Nie obchodzi mnie to. Ja idę po ciebie. Nie obchodzi mnie, kto, kurwa, kto se tam gada, nie? Tego się boisz, nie? No. Ej, bo tak, kurwa, niesmacznie trochę, jak taki przytulony są. Dobra, co? Pomiędzy emocji tego nie wyrzucimy. Czy zrobisz jeszcze face to face'a z Wasylem? Kurwa, to jesteś ty, kurwa. Spójrz w lustro, to zobaczysz pizdę, kurwa. W takim razie poprosimy Marcina Ciwego oraz Wasyla, to wy zróbcie face to face, bo to wasza walka. Profesjonalny pięściarz kontra Wasyl, znany z walk na gołe pięści. Między innymi z historii właśnie, z pojedynkiem z Denisem Zawęckim. Waga ciężka, będzie się działo, będą grzmoty. Co tam? Boks, małe rękawice. O, walne, dawaj. Możesz walne. W ringu. No, to zobaczysz. Wasyl dzisiaj skrada show. Dobrze, panowie. Bardzo dziękujemy, wracamy na miejsca i musimy oczywiście wrócić jeszcze do was przed face to face, ponieważ za wiele nie pogadaliśmy. Zbychu, ja widzę, że ty jesteś zmarnowany. Ludzie piszą, że śpisz. Jeszcze, no ja właśnie chciałem powiedzieć. Leci. Co się z tobą dzieje? No ja chciałem powiedzieć, że Zbyszek to wygląda jak to jedno dziecko na imprezie, gdzie są same ciotki, sami dorośli. I jedno dziecko siedzi i ma takie, czy możemy już iść do domu? No, co jest? Mniej więcej tak. To, co jest Zbyszek? Mniej więcej tak. Co się z tobą dzieje? A co ma się dziać? Krew ci leci z nosa. A to po sparingach. O, będzie. Środa, no. Środa to dzień sparingu. Okej. Okay. Kajta go wykończył na walce. Wspominaliśmy o tym, że wielokrotnie, bardzo często... Ja mam środa dzień loda, on środa dzień sparingu. Błażej, wielokrotnie cię podszczypuje. Panowie, tylko proszę, żeby teraz chłopaki mówili o takich... Czy jakkolwiek cię to drażni, bo jednak teksty lecą ciekawe. Tak właśnie typowo freakfightowe. Czy co ja mam tutaj komentować? No, chodził, żebrał o walkę, prosił, dreptał, ale dostał. Ty cały czas gadasz to samo, ale to ty nie jesteś Cristiano Ronaldo, kurwa, w Polsce, czy to, że ja mam, kurwa, na tobie się wybijać, czy żebrać, czy kurwa cokolwiek. No chłopie, jak tylko mnie ogłosili, to od razu zacząłeś mnie atakować. No to co to jest? Ja nawet nie miałem pojęcia, kim ty jesteś, dopóki mi no nie dobrze, powiedzieli. No i vice versa, chłopie, ja tak samo. I, no co widzisz, no. Tylko ty także... z kim ty jesteś, to ty cały czas mówisz, to wiesz, ta sama śpiewka, wiesz. Ta sama śpiewka. Ty musisz się cieszy, że masz takiego kolegę, który cię ciągle zauczy. Nie kim ty jesteś, czy kim cokolwiek. A ja bo nie każdy mówię, jest tylko człowiekiem. A no oczywiście, że a ty tak. Się stawiasz na piedestale, tak jakbyś ja był, się kurwa, stawiam nie na wiem, ale w którym nie momencie? Wiem, nie wiem, w jakim wymiarze ty latasz. W którym wymiarze? W którym momencie? Ale powiem ci szczerze, że powinieneś zacząć szanować bardziej ludzi, wiesz? O czym ty w ogóle rozmawiasz? Ogólnie rzecz biorąc, każdego człowieka. Bo ty przecież ty tak nie masz pojęcia, latasz, kim ja jestem. Jak w ogóle właśnie, nie wiesz, jakie ja mam podejście latasz, do ludzi. No. Właśnie latasz za więc bardzo nie, w więc nie wyciągaj, dlatego, nie wyciągaj zbyt daleko idących wniosków. A skąd takie wnioski właśnie? No mam parę takich wniosków. Ale to prosimy przedstaw, bo ludzie to oglądają. Tak. Chcemy wiedzieć, o co ci chodzi. Czekają na argumenty. Słuchaj, argumentem jest to chociażby, wiesz, jego... Dobra, ja zostawię sobie na później, mam jeszcze będziecie później... jeszcze mieli konferencję, dokładnie. Jeszcze jedną, ale chcielibyśmy, żebyście to teraz dokończyli zdanie, no bo nie wiemy, o co ci chodzi. Wiesz, ja ogólnie go odbieram i znam wiele sytuacji, ludzie o nim opowiadają, ja wiem, że on jest po prostu, wiesz, dobrze wyszczekany, dobra mina do złej gry, o. Tak go nazwę. A jakiś konkretny przykład, kiedy no kogoś tam nie szanował? Czy miałeś jakąś taką sytuację? No, miał swojego przyjaciela Kubiaka i on dobrze o tym wierzy, jak go potraktował. I to pokazał, jakim jest śliskim człowiekiem po prostu. Ja jestem śliskim człowiekiem. Chłopie, tak. Wypowiadasz no, się nazywając, na temat sytuacji. Nazywając swojego przyjaciela tym, że gdyby nie ty, to sprzedawałby gazety w kiosku w Wałbrzychu, no to chyba nie jest po drodze. To mylisz tak? Historię, bo nie do końca tak było, to jest po pierwsze. Po drugie, nie znasz kontekstu. Dobra, ja nie będę cię w ten kontekst wprowadzał. Ale nie sprawa moja sprawa z Kubiakiem to jest sprawa między mną i Kubiakiem. Zapytałem, żebym odpowiedział, odpowiedziałem. Normalnie panowie, przepraszam, bo zagłuszacie chłopaków. Dajcie im dokończyć temat i nic nie mówcie. Chcieli, żebym poruszył jakiś temat, to powiedziałem. Tu ci pokazuję, że jesteś po prostu śliskim gościem. A to mam, a słuchaj. To nie ma nic wspólnego z tym, że jestem śliskim gościem.
No, Michał, chłopie, słyszał piszą, takie jak słowa. Mnie, jak piszą do mnie twoi koledzy, którzy grali z tobą w drużynie i sami mi piszą te rzeczy, do ciebie piszą, więc to no. Chyba niedobrze świadczy o tobie, nie? No wszyscy do ciebie piszą. Nie, wszyscy nie. Ale ktoś napisał. Kabaret. Ktoś napisał. No. Czyli rozumiem, że jeżeli chodzi na przykład o twoją historię taką właśnie piłkarską, sportową, nie znalazłby się jakiś twój kolega z drużyny, który na przykład jakieś tam brudy na ciebie podawałby twoim rywalowi? A możliwe, żeby się znalazł, no to proszę bardzo. Czy ja mówię, że byłem perfekcyjnym człowiekiem, czy ja się nazywam jakimś, kurwa, nie wiem. Ja jestem normalny. Okay. Jeśli coś odjebałem, to odjebałem, ale ja to robię szczerze i robię to, kurwa, taki jaki jestem, taki jestem, no. Zibi, jak się czujesz z tym, że no, rywal mówi, że jesteś śliski i co ty ogólnie rozumiesz przez bycie jakby śliskim człowiekiem? Słuchaj, gość chce zaistnieć, no próbuje zaistnieć jak może, wykazuje się. No to jego sprawa, ja przyszedłem na walkę, będzie walka, odbędzie lepiej ta walka. Lepiej w walce będzie, nie złapie. No dokładnie. Dobra. Także co ja mam z nim dyskutować? Gość się wypowiadał o sytuacji, o której nie ma najmniejszego pojęcia, najmniejszego, nawet w ogóle lampki zapalonej. Słuchaj, w każdym ziarenku jest sporo prawdy, wiesz? Ja wiem, co Michałowi powiedziałem. Ja doskonale wiem o to, co powiedziałem. Nie na tyle, że powiedziałeś jemu. Ty powiedziałeś to wśród waszych wspólnych znajomych, więc... Nie widzisz, jak daleko błędny jesteś. Nie jest ładna rzecz. Byliśmy w trójkę, więc nie mów o wspólnych znajomych, jeżeli już to wspólny znajomy. Także ale no jak widzisz, jesteś daleko bardzo. Sam się podsumowujesz. No, to co się podsumowuje? No, podsumowujesz się wśród waszego wspólnego znajomego. No to sam się podsumowałeś, czyli musiała być taka sytuacja. No. No, ja nie mówię, że sytuacji nie było. Nie mówię, że ona zupełnie nie jest tak dokładnie, jak ty no to przedstawiasz. No dlatego mówię, że po prostu nie jesteś materiałem dobrym na przyjaciela, jeśli się tak dobrze, żeście trzymali. Chłopie, ty nie masz pojęcia, kurde, co ja zrobiłem dla Michała, co Michał zrobił dla mnie, jaka była nasza przyjaźń. No przez tej pierdolki to zostało. Niech to zostanie. I zawsze zostanie, dokładnie. Super. Dlatego to nigdy nigdzie ode mnie nie wypłynęło, jak widzisz, dobrze. Od niego też nie. Więc po co jakieś kocopało opowiadasz? Ktoś mi to powiedział, ja sobie z tego z księżyca nie wziąłem, nie? No i tu pokazuje, jakim ty jesteś człowiekiem, że takie rzeczy wyciągasz. Bo skoro od nas dwóch to jest nasza sprawa między mną, a nim, no. I ona nigdy między nami nie wyszła, to też w jakiś sposób pokazuje, że mimo to, że mieliśmy wspólną historię, później żeśmy się poróżnili, to mamy do siebie szacunek, żeby o tym nie opowiadać, bo to jest nasza sprawa. To nie jest sprawa twoja, Kaniowskiego, drugiego kolegi, trzeciego, czwartego, to jest moja i jego. Jakimś dziwnym sposobem to wyszło poza wasze grono, więc kurwa, ja chyba... No bo problem był taki, że byliśmy tam w trójkę, a nie w dwójkę, tylko okay. I wyłącznie. No dobra. Wasza emocje sprawa. Między panami. No również... O, brawo ty, nasza sprawa. Więc po co się wpierdalasz? Zostałem zapytany, odpowiedziałem, że dlaczego myślę o tobie w tym powiedziałeś, kontekście. Że ma ale nie masz pojęcia o tym, nie masz pojęcia. Bo wiadomo, bo więc wyciągasz wnioski na podstawie czegoś, o czym nie masz pojęcia, więc okay. Też fajnie. Też dobrze to świadczy. Dobrze. Dobrze, panowie, w takim razie trzeba idealnym zrobić wam jestem. Face Pamiętam. To face, więc zapraszam, skoro już pojawia się pierwsza gość niezgody. Błażej Augustyn, Zbigniew Bartman. Dwóch bardzo wysokich zawodników. Piłkarz. Bądź gotowy, bo ten nosek Jadkarz. Będzie obity. Jest, jak widzisz, codziennie. Widzę. No, także nic gorszego niż co mnie spotyka na co dzień mi nie jesteś w stanie zrobić. Okay. To zobaczysz akurat. No, jestem przekonany. Zanim mnie obalisz, to ten nos będzie złamany, pamiętam. Ja cię nie będę obalał, my się tak? W K1 bijemy. Chłopie, o czym ty rozmawiasz? W K1? No. No to źle słyszałeś. Ciekawa rozmowa. Fajna rozmowa. Więc nikt się obalać nie będzie. Panie, my się nie będziemy obalać, my się będziemy napierdalać. Dobrze, no. Tak dla ciebie lepiej. Pogromca Dominika Pudzianowskiego kontra pogromca Tomka Hajty. I tutaj może być bardzo ciekawe. Tutaj będzie ciekawe. To czyja ręka pamiętaj, będzie podniesiona? Tak, wiesz co mam w środku? Chyba zawsze strach. Uła! Jestem tak obstrany, stary. Zobacz, wiesz dlaczego takie spodnie założyłem? Nie. Żeby nie było widać, jak mi leci, no. Tak jestem obstrany. Tak się ubieraj cały czas. No. Dobrze, pozycja bokserska, panowie. A ja tylko napomnę. Panie i panowie, że będziemy mieli jeszcze sporo programów. Cały okres świąteczny będziecie mogli oglądać naszych bohaterów gali Santa Cloud, ponieważ jeszcze przed świętami będą programy Roast, gdzie między innymi zobaczymy Denisa i Wielkiego Bu jeszcze raz sam na sam, a oprócz tego... Tak, tak, zobaczysz. No sam na sam plus tak 30 ton ochrony, wiadomo. Mniej więcej. Po świętach również konferencje będzie oczywiście ważenie oraz cała gala 29 grudnia w Warszawie.
Tak jest. Czekamy, kochani, na to, żebyście ogarniali bilety. Niedługo pojawi się także pay-per-view. Bilety VIP są dostępne na goingup.pl. Sprzedaż pay-per-view z nowym dostawcą Stream Online rusza już niedługo. No i oczywiście przypominamy, że zakłady na Cloud MMA dostępne są wyłącznie u naszego sponsora Fortuny. Gale możecie obstawiać na stronie efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z pakietu na start od Fortuny. Za pełną rejestrację możecie otrzymać 20 zł na typowanie wyników gali. Podczas rejestracji wystarczy podać kod Cloud. My wam dziękujemy bardzo serdecznie za ten pierwszy specjalny roast. Program prowadzili Mateusz Kaniowski oraz Arkadiusz Pan Pawłowski. Dzięki, trzymajcie się. Jestem Fortuna. Jestem zawsze tam. Gdzie jest jakiś powód do kibicowania. Zawsze z tymi, dla których sportu wyświęcę. Z tymi, dla których jest zawsze dobry moment. We have felt the ground shake and the air shattered, generating power equivalent to 10,000 automobiles with their accelerator on the floor. Zawsze tam, gdzie coś się dzieje. I tu, gdzie może wydarzyć się wszystko. Fortuna. Shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this, go up. You know it's all net when it go up.